Stefan Staszewski. Urodzony w 1906 roku w Warszawie. Ojciec był handlowcem, matka nie pracowała. Oboje zginęli prawdopodobnie w 1943 roku w Treblince, hitlerowskim obozie zagłady. Z obojga starszego rodzeństwa nie żyje też brat, który był komunistą i został zamordowany w Związku Radzieckim w 1937 roku w okresie Wielkiej Czystki. Stefan Staszewski ukończył warszawskie gimnazjum i rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W ruch komunistyczny zaangażował się jeszcze w gimnazjum jako 14-letni chłopiec. W rok później, czyli w 21 roku, był już członkiem Związku Młodzieży Komunistycznej w Polsce. Od 1925 roku Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. A w wieku 19 lat szefem kolportażu. Aresztowany i następnie zwolniony za kaucją, wyjechał w 1926 na 3 lata do Związku Radzieckiego, by podjąć naukę między innymi razem z Bolesławem Bierutem w Leninówce, Międzynarodowej Wyższej Szkole Leninowskiej przy Komitecie Wykonawczym Międzynarodówki Komunistycznej. Do Polski wrócił jako funkcjonariusz partyjny. Działał w Zagłębiu, na Śląsku i w Łodzi. Przez rok był pierwszym sekretarzem KCKZM Zachodniej Ukrainy, następnie członkiem sekretariatu KZMP, razem m.in. z Romanem Zambrowskim i Jasnym Zawadzkim. Aresztowany i ponownie zwolniony za kaucją, wyjechał w 1934 roku do Związku Radzieckiego, gdzie został wykładowcą historii ruchu robotniczego w niemieckiej sekcji Leninówki. W 1936 roku po weryfikacji członków partii odebrano mu legitymację partyjną. Zwolniono z pracy i usunięto z mieszkania. Aresztowano 2 lata później i skazano na 8 lat obozu pracy. Znalazł się na Kołymie, w rejonie najstraszniejszych obozów sowieckich. Zwolniony w 1945 roku wrócił do Polski. Był kolejno sekretarzem propagandy Komitetu Wojewódzkiego PPR w Katowicach, redaktorem naczelnym Trybuny Robotniczej w Katowicach, kierownikiem i zastępcą kierownika Wydziału Prasy i Wydawnictw KCPPR do grudnia 1948 roku oraz PZPR do stycznia 1954 roku. Wiceministrem rolnictwa do września 1955 roku, pierwszym sekretarzem Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego do lutego 1957 roku, naczelnym redaktorem Polskiej Agencji Prasowej do 1958 roku. Przez następne 10 lat pracował jako redaktor w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. W 1968 wykluczony z partii, po wcześniejszym wystąpieniu, przeszedł na emeryturę. Sympatyk Komitetu Obrony Robotników i Solidarności. Żona plastyczka. Rozmowa ze Stefanem Staszewskim. Kim pan właściwie jest? Politykiem. Homo politicus, który żyje i wyżywa się w polityce jako sztuce, kunszcie, zawodzie. A choć dobrym był pan? Nie tylko byłem, ale wydaje mi się, że jestem i pozostanę już nim nadal. Polityka to bowiem sposób myślenia o rzeczywistości. Umiejętność chyba wrodzona. Poddawania analizie zachodzących wydarzeń, usiłująca zrozumieć kierunek, w jakim się one toczą i siły, które taki, a nie inny trend im nadają, oraz zdolność konstruowania rozwiązań poszczególnych sytuacji i przewidzenia skutków, jakie ze sobą one pociągną. By temu sprostać, potrzebne są rozum, wiedza i wyobraźnia polityczna. Cechy te, moim zdaniem, są ważniejsze od doświadczenia i przygotowania teoretycznego. Politykiem, choć ograniczonym, był Gomułka. Politykiem bardzo dobrym, z wyobraźnią polityczną, był Zambrowski, a także Mińc. I na nich listę polityków powojennych z komunistycznego kręgu byśmy zamknęli. Lepsi byli od pana? Lampe był, niewątpliwie lepszy. Szalenie zdolny, inteligentny. Dużo umiał i wiedział z ogromnym instynktem politycznym dla szerszego ogółu, prawie w ogóle przez długie lata nieznany, gdyż jego rękopisy w strachu przed zniszczeniem wdowa po Fredku Lampe schowała głęboko. Wielu próbowało je wykraść, czy wydobyć sposobem. Jurek Borejsza, Antek Wolski Piwowarczyk, ale na szczęście im się nie udało, dzięki czemu przynajmniej część wydrukowano po 1956 roku. Lampe był dla mnie wzorem. Jednego z pewnością się od niego nauczyłem, że nie można rzeczywistości naginać do własnych koncepcji, a wręcz przeciwnie, należy ją doceniać. Dzięki czemu byłem mniej doktrynerski niż wielu innych. Taki, według Henryka Voglera, autoportret z pamięci, wysoki, o sztywnej postawie, jasnej, rzadkiej, gładko przyczesanej fryzurze z przedziałkiem,
Małomówny, ze stałym jakby przyklejonym do warg cynicznym uśmieszkiem, który budził wśród podwładnych strach i niepokój. Nazywano go Blombestie, gdyż jego zimne zdecydowanie kryło w sobie coś z bezwzględności i brutalności germańskiego wodza. I taki, według Leszka Krzemienia, kropla w potoku, dużo gadał i komenderował. Potrafił wymigiwać się od niebezpiecznej pracy i piąć się po szczeblach kariery partyjnej. Duch wielkopański, pogarda do prostych ludzi, władcze maniery czyniły go odrażającym. Pomyślałem sobie, ten syn wielkiego kupca był i pozostał duchowo burżujem, który robi w ruchu robotniczym. Bzdury. Proszę porównać mnie z innymi, z takim Mincem na przykład. Był człowiekiem dużej miary o nieprzeciętnym aparacie myślowym. Jednak wszystkie jego wielkie koncepcje były fałszywe, ponieważ pochodziły ze złego źródła leninowsko-stalinowskiego marksizmu. A zabrakło mu wyobraźni, by zrozumieć, że nie tylko on zmienia świat, ale i świat się zmienia bez jego udziału. System poglądów Minca na sprawy ekonomiczne przede wszystkim, bo one były głównym przedmiotem jego zainteresowań i działań, przez lata pozostał w zasadzie takim, jakim był 20 czy 30 lat wcześniej i nie zmienił się, choć następowały coraz to nowe, znamienne wydarzenia. One na Minca jakby zupełnie nie oddziaływały. I nie dlatego, że był mało elastyczny. To nie ma nic wspólnego z elastycznością, bo elastyczność zakłada pewną koniunkturalność. A Minc koniunkturalny nie był, a raczej rzekłbym, zatrzymany w rozwoju w momencie uformowania się. Człowiek mądry, z wyobraźnią i z wyczuciem rzeczywistości, kiedy praktyka, czy ogólnie mówiąc życie, nie potwierdza wyznawanego poglądu, zaczyna zastanawiać się, co tu nie gra i dlaczego nie gra. Minc był nie tylko najmniej skłonny do takiej rewizji, ale w ogóle do niej niezdolny. Zambrowski bardziej. Przyjaźniliśmy się z Romanem bardzo długo. Potem nasze drogi się rozeszły i już nie spotkały, choć szlak, jaki on przebył, podobnie długi był jak u mnie i ewolucja, jakiej uległ, prawie tak samo głęboka. Pozostały jednak między nami obszary, po których ja poruszałem się już swobodnie, a on nie chciał albo nie potrafił na nie wstąpić. Spotykaliśmy się czasem na ulicy, na spacerze, zawsze przypadkowo. I z kilku zdań, które zamienialiśmy, zauważałem, jak bardzo dużo zrozumiał, jak zmieniła mu się świadomość, jak innym stał się człowiekiem. Skrępowany był jednak typowymi dla komunisty ograniczeniami. Nie potrafił przestąpić Rubikonu i powiedzieć sobie: nie jestem komunistą. Mój program, który wyznawałem, nie sprawdził się i nie sprawdzi się. Mogę sobie pochlebić, że ja nie bałem się przestąpić tego Rubikonu, wiedząc o wszystkich implikacjach i konsekwencjach swego kroku. Może wynikało to trochę z mego charakteru, może z wyobraźni, jaką posiadam. W każdym bądź razie powiedziałem sobie w którymś momencie: nie jestem komunistą. A w którym momencie? Nie było decydującego, ale przełomowe, które złożyły się na cały proces odchodzenia od komunizmu. Moje wystąpienie na naradzie listopadowej w 1954 wyraźnie to już sygnalizuje. Powiedziałem wtedy bowiem, że stały się rzeczy dla komunisty nie do pomyślenia, straszne. Bo myśmy szli do partii z myślą, iż stworzymy najpełniejszą demokrację, najlepszy ustrój, zrealizujemy naprawdę wielką Magna Carta. I spotkało nas rozczarowanie. O czym te słowa świadczą? Jeśli nie o wielkim przełomie, jaki się we mnie dokonywał. Choć oczywiście wtedy uważałem się za komunistę. Ale nim, w powszechnym mniemaniu i w mniemaniu samej partii, już chyba nie byłem. Bo komunista to kto? Człowiek bezwzględnie wierzący partii. Bezwzględnie, czyli wierzący jej bezkrytycznie na każdym etapie, niezależnie od tego, co ta partia głosi. Człowiek posiadający przystosowawczą zdolność umysłu i sumienia do przyjmowania bez zastrzeżeń dogmatu, że partia się nie myli, choć myli się bez przerwy. Co zresztą sama na każdym nowym etapie przyznaje. Nowy etap właściwie zaczyna od krytyki poprzedniego i zapowiedzi, że dotąd się wprawdzie mylił, ale teraz przestaje. Kto potrafi w sobie pogodzić tę sprzeczność? Czy mówiąc po marksistowsku, ten proces dialektyczny, nieomylność i omylność partii jest komunistą. No, pan też dokonał niezłej sztuki. W 1945 roku zaczął nowe życie, przekreślając wszystkie wnioski, jakie się narzucały z poprzedniego. Droga pani, mnie wielokrotnie pytają, dlaczego pan, kiedy wrócił z Kołymy, obozów, w których przesiedziałem 7 lat, bardzo ciężkich, obozów pracy,
przy kopalniach złota całkowicie odciętych od świata, w których przed moim przyjazdem zmarł na tyfus Bruno Jasiński, w których między drutami układano trupy w sągi jak drzewo. Nieprawdopodobnej ilości zamarzniętych trupów, a z ciężarówki, która wyjeżdżała z Magadanu w tajgę, z 24 osobami zimę przeżywały dwie. Robił to samo, tak? Robił to samo, jak pani powiada. Odpowiedź najkrótsza i najpełniejsza brzmi: ja wróciłem do Polski jako komunista. Co oznacza, że byłem człowiekiem związanym ideą i całym życiem, z koncepcjami i z programem głoszonym przez komunistów, a więc przez ludzi, z którymi bardzo wiele lat wspólnie działałem. Ta więź kombatancka odgrywa w życiu człowieka niebagatelną rolę. Wspólnota czy podobieństwo losów jest ważnym czynnikiem, kształtującym nie tylko nasze poglądy, ale i praktyczne postępowanie. Zresztą ci ludzie, którzy przyszli ze mną do partii przed wojną, w momencie wcale niesprzyjającym zrobieniu kariery, nie szukali w niej stanowisk czy lepszej egzystencji. Oni przez sam fakt przyjścia wówczas do partii narazili swoją egzystencję, swoje kariery w sposób ewidentny. Ludzie ci siedzieli w więzieniach, byli relegowani ze studiów, wyrzucani z pracy, przekreślili często szczęście osobiste, by móc urzeczywistnić swoje dążenia i idee. Niech pani nie zapomina, że partia występowała z hasłem sprawiedliwości społecznej, z hasłem naprawienia krzywd społecznych, pod którymi to hasłami podpisałby się każdy uczciwy człowiek. I by je wymyślić, nie musiał być sterowany przez Moskwę. Ja rozumiem, że po 38 latach doświadczeń trudno to pani wyobrazić sobie, ale proszę sobie wyobrazić, że w ustroju kapitalistycznym czy feudalnym istnieje opozycja walcząca z krzywdą społeczną. Ta krzywda istnieje w każdym ustroju, więc w każdym ma autentyczną bazę rozwoju. I niech pani sobie jeszcze wyobrazi, że jedną z odnóg tej opozycji jest jakaś grupka zwana partią komunistyczną w Salwadorze czy innym Hondurasie. Komunista z Salwadoru to nie nasz członek partii po latach rządzenia komunistów. Tamten brzydzi się oportunizmem, ale walczy o zrealizowanie swojej idei fix z pełnym poświęceniem i korzysta z pomocy wszystkich, którzy pomoc mu taką ofiarowują. Najczęściej jest to pomoc idąca z jednego źródła i w określonym celu, ale nasz bohater w te cele szalenie odległe nie wnika, ich ocenę pozostawiając na czas zwycięstwa, a więc na czas spóźniony. Ja wróciłem do Polski przekonany, że tutaj nie będzie tego, co w Związku Radzieckim, bo jesteśmy inni kulturowo, obyczajowo, wychowani w innej tradycji życia państwowego i społecznego. Wróciłem z przekonaniem, że stworzymy jakiś nowy model. Oczywiście w zasadzie spójny, wspólny, ale jednak inny. Lepszy, prawda? Lepszy i inny. Jak wróciłem z Rosji, byłem przekonany, że istnieją dwa światy, a ja biorę udział w tworzeniu świata przyszłości. Biorę udział w budowaniu lepszego socjalizmu. Przecież pan już go znał wystarczająco dobrze. Teraz znam jeszcze lepiej. I zapewniam panią, że oto mnie już męczono, nie pani pierwsza stawia mi te pytania. Znaczy jest coś w tym trudnego do zrozumienia. No jak w przypadku Mazura. Oni swoich ludzi zawsze torturowali. Siedziałem z NKWD-stą, kochana pani, to wiem. Torturowany był niemiłosiernie. No właśnie. No, nic właśnie. Mazur pozostał Mazurem i co robił przedtem, robił też potem. Do tych spraw trzeba podchodzić indywidualnie. A jeżeli panią interesuje kazus Mazura, to pani powiem. Franciszek Mazur przyjechał z Moskwy do Polski przed wojną jako wysłannik obydwu resortów. Czy mówiąc inaczej, agent. Delegowany do Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Potem w 1939 roku powrócił do Związku Radzieckiego, został aresztowany, siedział w więzieniu. Spotkałem go po powrocie z Kowymy. Nie mówił, jak był torturowany, gdzie i kiedy, więc nie znam szczegółów. Natomiast wiem, że nigdy nie przestał być związany ze swoim resortem. Nie jest to więc, proszę pani, najtrafniejszy przykład w moim przekonaniu. I Mazura proszę traktować jak człowieka stamtąd, którym był i którym pozostał. I czy siedział, czy nie siedział, nie jest dowodem na nic. Ja też siedziałem, owszem, jak wielu innych. Z autopsji poznałem sposoby wymuszania zeznań, azjatyckie okrucieństwo. Faktem jest też, że zamiast uciec od komunizmu jak najdalej, po powrocie do Polski, włączyłem się w budowę socjalizmu. Socjalizmu i więzień. W jakiś sposób, tak. Pośredni, popierając tę politykę.
Ale nie warto zbyt szeroko traktować granic odpowiedzialności, bo byśmy wtedy mogli wysnuć wniosek, że każdy, kto przyłożył rękę do tworzenia tej Polski, brał na siebie odpowiedzialność za wszystko, znaczy i za więzienia. Takich zaś ludzi były dziesiątki, setki tysięcy. No, zostańmy przy dziesiątkach. Tak, a ludzie z inteligencji polskiej, którzy pomagali władzy, to już nie. A taki Andrzejewski, przykład pierwszy z brzegu, ale charakterystyczny, który napisał: partia, a zawód pisarza, to nie? Taki, powiem brutalnie, intelektualista, humanista i katolik. To co, nie wiedział, co robi? Przez nikogo nie zmuszany, nie przynaglany. Przyszedł do nas dobrowolnie, wstąpił do partii, nie dlatego, że ktoś go do tego nakłaniał, tylko dlatego, że akceptował rację tej partii i program. Mało tego, że wstąpił, on chciał w tej partii odgrywać aktywną rolę, chciał rację tej partii wyłożyć i przekonać innych, że ta partia ma słuszność. Nie wiem, jak pani odczytuje po latach jego Popiół i Diament, ale jest powieścią, która, za przeproszeniem, miała między innymi przekonać naród do tego reżimu i powiedzieć, że strzelano z obydwu stron, a Maciek był ofiarą pomyłek, nieporozumień. Komu Andrzejewski przyznał w niej rację, historyczną rację? Maćkowi? Nie. Szczuce, proszę pani, komuniście. Andrzejewskiego to nikt nie prosił. Jak nie prosił o broszurę Partia, a zawód pisarza. Więc pytam, czy pisarz, moralista i katolik, człowiek wyrosły z niepodległościowej tradycji polskiej, który przez całą okupację był związany, nie walczył, ale był związany z obozem niepodległościowym londyńskim i przeszedł do partii, a więc na drugą stronę, paląc za sobą mosty, bierze na siebie odpowiedzialność za błędy tej partii, czy nie? I nie oszukujmy się, zastanawiając, wiedział czy nie wiedział. Wiedział. Mógłbym powiedzieć pani, ale nie powiem, że wiedział więcej ode mnie, ponieważ stykał się ze środowiskiem prześladowanych, a ja nie. On wiedział więc, co się dzieje za murami bezpieki, a ja nie. Nigdy nie występuję z tym argumentem, że nie wiedziałem, ale nie wiedziałem naprawdę. Mogłem się jedynie domyślać i podświadomie bałem się czegoś. Pytałem wszystkich, począwszy od panów z bezpieczeństwa, skończywszy na Bierucie, czy jest możliwe, by u nas bito, torturowano, wymuszano zeznania. Dawano mi słowo honoru, że nie, że to wykluczone. Potem zaś, jak pani wie, wszyscy członkowie biura politycznego, jak jeden mąż, zapewniali, że nie wiedzieli. Proszę pana. Jeżeli więc chce pani ze mną dyskutować, czy moje zaangażowanie w taką czy inną sprawę było słuszne, czy nie, czy moja wypowiedź taka czy inna była błędna, czy nie, mówię, że była błędna, całkowicie niesłuszna, zła i fałszywa. I ja z tej drogi zawróciłem, a zawróciłem nie na skutek jakiejś kombinacji, że mi będzie lepiej, ale dlatego, iż doszedłem do przekonania, że nie powinienem i nie mogę kontynuować tego, co robiłem. Proszę pana. Ja lata całe mogłem mieć przekonanie, że z tej partii da się coś zrobić. Przez lata uważałem, że w ramach tej partii można walczyć o socjalizm zgodny z interesami ludzi pracy, tego narodu. Ale skończyło się. Tego przekonania już nie mam i wcale nie dlatego bym w tej partii widział samych zbrodniarzy lub ludzi popełniających błędy. Proszę pana. Z panią to tak wygląda, jakbym ja siedział na stołku, a przede mną Jacek Różański. Przepraszam. Nie trzeba, ja traktuję rozmowy z panią jak ze sobą, więc nie robię żadnych uników i nie mam nic przeciwko drażliwym pytaniom, bo trzeba sobie wreszcie odpowiedzieć na wszystko. Rachunek sumienia. Kochana, nigdy pani nie była u władzy, żałuję. To nie jest tak, że przychodzi moment, kiedy człowiek siada, opiera czoło na ręce, zamyśla się i robi ten rachunek. Nie, człowiek tego rachunku sumienia dokonuje stale. Mnie on doprowadził bardzo daleko, bo w końcu zająłem stanowisko, które mnie różniło od reszty. Było dla komunisty nietypowe. Sięgnąłem do podstaw myślenia, które dotąd mną kierowało i przestałem być komunistą. Och, o tym wie cała Warszawa. Więc inaczej, co pan ma na sumieniu? Mam na sumieniu, proszę pani, swoją działalność w PRL na mniej lub bardziej odpowiedzialnych stanowiskach. Angażowanie się w podejmowanie słusznych i niesłusznych decyzji. Mam na sumieniu fakt, że wiernie służyłem partii, ale partii, która nigdy nie głosiła, że będzie organizować procesy na podstawie fałszywych zeznań i będzie fałszywie oskarżać niewinnych. Partii, która nigdy nie głosiła prymatu bezpieczeństwa nad polityką, ale partii publicznie nawołującej do ludowej demokracji. Na tę ludową demokrację zresztą nabrałem się nie tylko ja. Społeczeństwo, co tu dużo mówić, społeczeństwo też. Ono tę władzę przyjęło z niedowierzaniem, nieufnością, po okresie walki i złożeniu broni, ale przyjęło. I nawet najbardziej świadoma jego część, dając sobie sprawę, że Polska nie będzie miała pełnej suwerenności,
Ustawa z dnia 31 lipca 1981 o kontroli publikacji widowisk, artykuł 2, punkt 2 i 3 i tak dalej. Różnica była ewidentna, jakby się na tę sprawę nie zapatrywać. Powołano polski rząd, polskie wojsko, szkoły, urzędy. Po 5 latach strasznej okupacji hitlerowskiej zaczęto wydawać polskie książki w milionach egzemplarzy, otwierać polskie teatry i polskie uniwersytety. Nie trudno więc było społeczeństwo do nowej polityki przekonać. Oczywiście przy pewnych wysiłkach, taktyce dostatecznie giętkiej i zręczniej. Oszukując. W pewnej mierze tak. Podając to, czego nie było, za to, co jest i tworząc pozory, że będzie, co być nie musiało i być nie mogło. Ale nawet ci, którzy tę politykę przejrzeli, musieli uznać, że nowy polski rząd jest lepszy od okupacji hitlerowskiej i reprezentuje jakieś polskie zjawisko. Na zasadzie wyboru mniejszego zła? Raczej innej możliwości, nie zdając sobie sprawy, że ta możliwość jest fatalna i nie może ewoluować w pozytywnym kierunku. Zresztą po wojnie nastał okres, który stwarzał bardzo szerokie pole dla pracy organicznej. Budowa, odbudowa, tworzenie trwałych wartości, które zostaną, będą służyły narodowi. Nikt nie przewidywał jeszcze, że zostaną one zmarnotrawione. Trzeba to zrozumieć, bo wtedy nie wydaje się dziwne, że tak wielu szło na współpracę z komunistami, pokonując w sobie nieufność czy wręcz wrogość. Ja tych niepokojów oczywiście nie podzielałem. Z całym zapałem przystąpiłem do pracy i mimo krytycznego dzisiaj do siebie stosunku, daleki jestem od tego, by powiedzieć wszystko, co robiłem. Było robione źle, z niskich pobudek. Tak nie było. Na przykład na Śląsku, gdzie znalazłem się w 1945 roku jako sekretarz ekonomiczny KWPPR. Daję przykład pierwszy z brzegu. Pomagałem organizować przemysł. Pomagałem go odbudowywać, uruchamiać kopalnie, fabryki. Bardzo mi odpowiadało być wśród ludzi, z ludźmi. Zresztą pracowałem kiedyś na Śląsku. Organizowałem tam klasę robotniczą, związki zawodowe, strajki. Wróciłem na Śląsk z wielką chęcią. I nie mogę powiedzieć, by moja praca tam była niecna, zdradziecka. I nie przeszkadzał panu demontaż fabryk po niemieckich? Ja, proszę pani, przyjechałem na Śląsk w momencie, kiedy demontaż ustał. Na terenie Górnego Śląska zresztą go w ogóle nie było. Objąłem schedę po Eugeniuszu Szyrze, który przyjechał do Mińca, do Warszawy, ale przejąłem też tylko w jednym zakresie sekretarza ekonomicznego KW w Katowicach. Nie przejąłem zaś po nim funkcji przedstawiciela przy sztabie wojskowym w Legnicy, który to sztab zajmował się właśnie demontażami. Tego mi po prostu nie zawierzyli. Minc zresztą stał na stanowisku, że ty jesteś dla nich człowiekiem niepewnym, spalonym, ponieważ wróciłeś z obozu i oni ciebie traktować będą podejrzliwie. A ja też nie miałem najmniejszej ochoty się z nimi stykać, więc ustaliliśmy, że do Legnicy będą delegować kogoś innego. Strasznie chyba przykry brak zaufania. Nie, proszę pani, bo w tej partii nikt do siebie nigdy nie miał pełnego zaufania. Najpierw obowiązywała czujność rewolucyjna, potem partyjna. A mnie to było na rękę. Wolałem być od nich z daleka. Dużo frajdy, dużo radości doznałem w Katowicach. Każda uruchomiona kopalnia, fabryka, warsztat były dla nas wielkim przeżyciem. Było głodno, więc na mnie w dużej mierze spadł obowiązek zadbania, by ludzie mieli co jeść. Tym bardziej, że na tle braku żywności coraz to wybuchały strajki, krótkotrwałe wprawdzie, kończące się pogodzeniem. Wtedy nie dochodziło do brutalnych rozwiązań, ale denerwujące. Pamiętam, jak myśmy gonili 19 pociągów ze zbożem przeznaczonym dla Górnego Śląska. Uciekły z Opolszczyzny i Dolnego Śląska w stronę wschodniej granicy. Jak to uciekły? Normalnie. Pociągi skierowane do nas pojechały w innym kierunku. Porwano je. A my mieliśmy tylko 3-dniowy zapas mąki. Co się wtedy działo? KBW, zorganizowane grupy robotników, goniły je przez Lubelszczyznę, Rzeszowszczyznę. 19 pociągów. Dogoniliśmy je i zawróciliśmy. To były satysfakcje ogromne, które człowieka pochłaniały. A co robiłem źle? Źle, że brałem udział w dławieniu opozycji, PSL-u i PPS-u. A że brałem udział w rugowaniu z PPS-u wszystkich, którzy nam, komunistom, nie odpowiadali. PPS wprawdzie nie było na Śląsku partią przed wojną najsilniejszą, bo najsilniejsza była chadecja, ale PPS miała tam swoje tradycje, dobre tradycje, długoletnie. I my tą PPS manipulowaliśmy. Usuwało się z niej ludzi, których uznano za niewygodnych, a na ich miejsce wsadzało ludzi, którzy deklarowali lojalność i posłuszeństwo. Były to fatalne, niesłuszne, paskudne strony naszej działalności. Wszystko? Nie, na pewno nie wszystko.
To dobrze, bo na trzecim plenum KCPZPR w 1949 roku powiedział pan: myślę, że istnieje granica, gdzie kończy się brak czujności, a gdzie zaczyna się styk z wrogiem klasowym. Mam wrażenie, że gdzieś koło tej granicy znaleźli się nasi odchyleńcy prawicowo-nacjonalistyczni z towarzyszem Gomułką na czele. Inni mówili podobnie, choć to żaden argument. Ja powiedziałem tak z dwóch powodów. Po pierwsze, byłem przekonany, iż Gomułka rzeczywiście reprezentuje prawicowo-nacjonalistyczne odchylenia. A po wtóre, stałem po stronie przeciwników Gomułki, więc tych, którym nie odpowiadały w tym okresie koncepcje Gomułki. A ponieważ mam zwyczaj swoje stanowisko formułować bardzo wyraźnie, nie ukrywając niczego, akcentowałem swoją postawę ostro. Z tego, co mówiłem, pamiętam rzecz chyba najsmutniejszą i najgorszą. Mianowicie twierdziłem, że Gomułka przeciwstawia się Związkowi Radzieckiemu. W moich oczach był to bowiem człowiek, który jakoś przeszkadzał naszym braterskim, sojuszniczym stosunkom. Wynikało to, według mnie wówczas, z jego poglądów na sprawę jugosłowiańską. Piękne to nie było, ale niepiękniej zachowali się też jego przyjaciele, z którymi był on związany od lat. Gomułka został przez nich ohydnie zdradzony. Oni się go w końcu wyparli. Wszyscy oprócz Kliszki. Gomułka im to oczywiście potem wybaczył. Miał niesłychane zrozumienie dla ludzkich słabości. Zresztą nawet musiał wybaczyć. Bo jednym z komunistycznych dogmatów jest to, że skoro partia mnie potępiła, a następnie potępili mnie ludzie, trudno mieć do nich pretensje, że posłuchali partii, a nie mnie. Że zawierzyli partii, a przestali wierzyć mnie. Partia bowiem to po prostu partia. A więc słowo zastępujące wszystkie znane wyrazy i pojęcia. Absolut, abstrakt. Ma zawsze rację. Jest naszym honorem, celem naszego życia, naszym szczęściem. I jeśli zapyta pani jakiegokolwiek komunisty, jak to jest z jej nieomylnością, i jeszcze jak pani dowiedzie, że ta partia przez 38 lat istnienia w Polsce popełniała same błędy, on powie: błędów nie popełniała partia. Błędy popełniali ludzie, kierownictwo, które nadużywało naszego zaufania. W tym kontekście Gomułka naprawdę mógł wybaczyć wszystkim. Mnie nie musiał, bo ja nie byłem nigdy ani jego przyjacielem, ani sojusznikiem. Nie musiałem więc go ani popierać, ani się go wypierać. Tylko dobijać. To nie było dobijanie, to była, proszę pani, dyskusja. A czym ona skończyła się dla Bucharina, Zinowiewa, Kamieniewa i innych, proszę pana? Nie musi mi pani tego przypominać, bo wiem czym aż nazbyt dokładnie. Byłem w Moskwie jako gość 15 zjazdu WKPB w 1927 roku i dokładnie mogłem zaobserwować, jak rozgrywa się walka frakcyjna. Widziałem też wtedy Stalina, twardy, nieprzejednany komunista. Zły mówca, występujący z prymitywnymi, ale szalenie starannie przygotowanymi tezami. Brał tekturową teczkę, rozkładał i zapowiadał: część pierwsza. Sytuacja międzynarodowa. Potem odkładał ją i zaczynał drugą teczkę. On właściwie nie czytał, ale tak miał swoje wystąpienie opracowane. Czasami polemizował, ale zwykle stwierdzał: jasne jest, mówił, że wszystko było dla niego jasne. Na 15. zjeździe zobaczyłem go w akcji. Porywający Trocki, wielki wirtuoz sztuki oratorskiej, świetny Bucharin i Stalin. Mały, ospowaty, w długich butach i zielonym trenczu. Ostra dyskusja. Nagle Stalin zarzucił Kamieniewowi, że wysłał do Michaiła Romanowa, brata cara, depeszę z Irkucka w 1917 roku w czasie rewolucji lutowej z podziękowaniem za zrzeczenie się pretensji do tronu. Sprawa została wyjaśniona jeszcze za życia Lenina. Lenin zaprzeczył temu faktowi, ale Stalin nie omieszkał wyciągnąć jej znowu. Kamieniew zawołał z sali: wriosz, kłamiesz! I Stalin gruzińskim, okropnym akcentem krzyknął: małczy! Milcz, bo będzie gorzej. A krzyknął tak, że grozą powiało. Potem byłem w Moskwie w czasie czystek w 1937 roku, kiedy NKWD wygarniało z domów. Wszystkich moich przyjaciół i znajomych zabrano. Mnie więc nie musi pani niczego przypominać. W tej partii, proszę pani, stosunki nigdy nie były fair i żadnych reguł, które potocznie nazywamy zasadami fair play, nigdy w niej nie przestrzegano. Na próżno jednak, widzę, płuca sobie wypluwam, bo pani niczego nie rozumie. Przecież już mówiłem, jakie jest wyznanie wiary komunisty i czym dla niego jest partia. Mówiłem? Stare łacińskie przysłowie głosi: przyjacielem jest Platon, ale większym prawda. Trawestując, przyjacielem może być człowiek, ale największym, najważniejszym, jedynie autentycznym jest partia, złotko, partia.
My możemy sobie popijać razem, gadać po nocach, być przyjaciółmi, ale w sytuacji, kiedy ten mój kompan przestaje się cieszyć zaufaniem partii, partia go potępi. Kogo powinienem poprzeć? No kogo? Prawdę. Partię, kochana, bo partia jest prawdą, racją, dobrem. To moje pytanie było oczywiście zadane w celach czysto teoretycznych, bo komunista podobnych nie zadaje. On wie. Czy pani się teraz dziwi, że w sprawie Gomułki, Kliszki i Spychalskiego zająłem stanowisko komunisty, które uważałem wtedy za jedynie słuszne, niestety? Zresztą walka z nimi szła wtedy o pryncypia, był to okres przełomowy. Gomułka złożył samokrytykę, do dziś ją pamiętam. Pamiętam samokrytyki składane w Rosji w latach 30. i właśnie Gomułki. Szczerą? A która samokrytyka jest szczera? Ja przynajmniej takich nie znam. Samokrytyki komunistyczne są wyrazem albo zdrady, albo klęski politycznej. Nie znam przypadków, by komunista niezagrożony nagle na skutek przeżyć, własnych przemyśleń, czy z jakiejś wewnętrznej potrzeby, przyszedł do partii i spowiadał się z tego, co źle robił lub co źle pomyślał. Wszyscy taki fakt odczytaliby jednoznacznie. Facet przejawia wyraźnie objawy choroby psychicznej. Zwykle działo się to według znanego schematu. Ktoś go zaatakował, powiedział, my wiemy, że ty masz to i tamto na sumieniu. I facet pod presją środowiska, czy na rozkaz swego naczelstwa, albo ze zwykłego fizycznego strachu, dochodził do wniosku, że należy wystąpić z samokrytyką. Taktycznie należy. A gdzie rewolucyjna odwaga? Ba, ona jest, a właściwie była, ale realizowała się na innej płaszczyźnie, zewnętrznej, w starciu z wrogami, mówiąc skrótowo. Wobec własnej partii każdy jej członek jest człowiekiem absolutnie tchórzliwym. On się partii boi, autentycznie boi. Gdyby było inaczej, nie zauważylibyśmy w tej partii tak jaskrawych przejawów oportunizmu, konformizmu czy zwykłego, obrzydliwego tchórzostwa. Dochodzi też inny element, zwyczajnej chęci życia wygodnie. Nie myślę tylko o korzyściach materialnych, które posiada każdy stykający się z warstwą rządzącą, ale przede wszystkim o korzyściach moralnych, polegających na tym, że wydarzenia czy opinie, które mogłyby wnieść konflikt w moje sumienie, spowodować jego wewnętrzne rozdarcie, zostają przeniesione zgoła na inną płaszczyznę, znajdującą się na zewnątrz mnie. Ja nie mam konfliktów wewnętrznych, rozumie pani? Ja ich nie mam, bo mam zaufanie do partii. Wykonuję jej dyrektywy, dobre, złe, słuszne, niesłuszne, ale gdy okaże się, że były one z gruntu niesłuszne, mogę spokojnie czekać, aż konflikty te zostaną w jakiś sposób rozwiązane, że partia coś postanowi, zadziała. Ta wiara członka partii nie wyrosła z tradycji, w jakiej został on wychowany, ani z głębszych przemyśleń, jakich w sobie dokonał, ale z postanowienia, że najlepiej będzie dla mnie, dla niego, gdy odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje ze mną czy innymi, przeniosę na kogoś innego. Na partię, a więc na jakiś abstrakt. Pan też to zrobił? Teraz mogę tego żałować, ale nie wypierać się. Nie wypiera się więc pan, że był jednym z tych, którzy wprowadzali stalinowski terror w Polsce? Temu się sprzeciwiam, bo terror stalinowski w Polsce został wprowadzony wcześniej. Ustawa z dnia 31 lipca 81 o kontroli publikacji widowisk, etc. Znaczy w 1944. Właśnie, w 1944. Wtedy został ukształtowany cały aparat bezpieczeństwa i struktura tego aparatu oprócz 10. Departamentu do walki z wrogami wewnątrzpartyjnymi, który powstał później. I wtedy zatrudniono większość osób, które w następnych latach objęły stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Bo scenariusz był jaki? Jak to jaki? To chyba proste. Była przecież na oku wizja ze wschodu, znacjonalizować całe życie gospodarcze, zrujnować spółdzielczość, prywatny handel, ustanowić na wszystko monopol państwowy. A jak się ma w ręku administrację, pieniądze i wszystkie materialne środki, nie trudno jest znacjonalizować też społeczeństwo poprzez tworzenie fikcyjnych struktur, fikcyjnych organizacji, fikcyjnej ideologii. No, zachowywano jednak pozory, Mikołajczyk, PSL, PPS. Kiedy mordowano AK-owców po piwnicach ubeckich powiatówek, nie zachowywano żadnych pozorów. Kiedy aresztowano tysiące ludzi, nie zachowano żadnych pozorów, bo nawet Wachowicz, przedwojenny PPS-owiec z Łodzi, który w ramach koalicji rządowej został wiceministrem MBP, nie miał żadnej władzy. Aresztowano faceta. Wachowicz mógł uznać, że niesłusznie nakazywał zwolnić. Zwalniano, a następnego dnia aresztowano go z powrotem. Taka ciuciu babka trwała do czasu, gdy Wachowicza wylano, ale to była zabawa, a nie próba rozwiązania skomplikowanej sytuacji politycznej. Ostro będę się przeciwstawiał twierdzeniu, że okres po 1950 roku to jakiś wykwit zupełnie niebywały, bo to nieprawda.
tendencje do niszczenia AK wystąpiły już w 1944, kiedy Włodzimierz Zakrzewski namalował plakat AK zapluty karzeł reakcji w 1944 czy 1945 roku. W 1945 roku, proszę pana. Wszystko jedno. Co tylko było, to były zobowiązania międzynarodowe Związku Radzieckiego, których nie myślał on dotrzymywać. Jeżeli więc przez pewien czas stwarzano jakieś pozory, czy musiano iść na ustępstwa, to tylko dlatego, że Stalin jeszcze nie decydował się na uderzenie. Ale na miły Bóg, nie było takiego okresu gwałtu, okrucieństwa i bezprawia, jakiego doświadczała Polska w latach 44-47. Wtedy padło nie tysiące, ale dziesiątki tysięcy ludzi i oficjalne procesy, które zorganizowano po 49 roku, były już tylko epilogiem likwidacji Armii Krajowej, działaczy niezależnych partii i w ogóle niezależnej myśli. Tak było i uważam za jeden z najbłędniejszych poglądów utrzymywanie, że okres stalinowski zaczyna się wtedy, kiedy wsadza się komunistów. Z tej nieprawdy czerpią pociechę i usprawiedliwienie Gomułka i jego sprzymierzeńcy, którzy dzieląc powojenną historię Polski na okres do 1949 roku i potem, pierwszy przedstawiają w ten sposób, była może nie idylla, ale jakaś przyzwoita sytuacja i w miarę przyzwoicie prowadzony spór polityczny. A jeżeli toczyła się walka z podziemiem, to dlatego, że podziemie tę walkę prowokowało. Były bandy w lesie. Sytuacja wojny domowej, a wtedy padają strzały i giną ludzie. Według nich po tej przyzwoitej sytuacji w latach 49-55 nastał stalinizm. Straszny stalinowski terror. Ale my za ten stalinizm nie odpowiadamy. Gomułka oczywiście nie odpowiada za wsadzanie komunistów, ale za niszczenie AK. Niszczenie PPS z pewnością. Pan zaś odpowiadał za propagandę. Co to znaczy odpowiadał? Byłem kierownikiem Wydziału Prasy. To mało? Jasne, że mało. Zrobiono mnie kierownikiem w 1948 roku, kiedy zrodził się pomysł, by ogromny Wydział Propagandy podzielić na 5 mniejszych. Koordynatorem wszystkich miał być Jerzy Albrecht, a jego zastępcą Jerzy Borejsza. Moją kandydaturę na kierownika Wydziału Prasy i Wydawnictw zaproponował chyba Zambrowski. I on mnie o tej nominacji powiadomił. Odszedłem więc z trybuny robotniczej, którą prowadziłem w Katowicach przez rok poprzedni i pojechałem do Warszawy organizować wydział. To pan więc zatrudnił Rakowskiego, obecnego wicepremiera. Nie pamiętam, ale chyba jak przyszedłem, on już był gładki, bardzo sprężysty, jeśli chodzi o wykonywanie poleceń. Nie czułem do niego ani sympatii, ani antypatii, jak zresztą do wszystkich. Odbył i tyle. Najmniej może odpowiadał mi Haber, mój zastępca, którego mi przydzielono. Dosyć śmieszna figura, zupełnie nieprzydatna. Prosiłem nawet o Haba, kiedy ten przejął kontrolę nad prasą, by go zabrał, ale Haber był przyjacielem Ochaba z Rosji z czasów wojny. I Ochab prosił, by go zostawić. Haber zresztą nie przeszkadzał i okazał się stosunkowo przyzwoitym facetem. W przeciwieństwie do Janiurka, Wysznackiego czy Rakowskiego. I co pan robił? Najpierw czego nie robiłem. Nie ja wymyśliłem model socrealizmu. Nie chcę się zasłaniać brakiem kompetencji, ale o tym, czy socrealizm będzie w Polsce lansowany, czy nie, nie ja decydowałem. I nikt w Polsce zresztą. Socrealizm był elementem polityki całego obozu, której nie wolno było kwestionować. Ta cała walka z formalizmem, z dekadencją, potem walka z wrogimi wpływami w literaturze i sztuce była ogólną polityką partii. I jeżeli chce mi pani zarzucić, że ją realizowałem, to zapewniam panią, że realizowałem z ograniczeniami, jakie można było stosować, co zresztą niektórzy mieli mi za złe. Kto na przykład? Chociażby Sokorski i Paweł Hoffman. Taka scena. Odbywał się krajowy zjazd plastyków, na którym gwałtownie usiłowano przekonać naszych artystów do socrealizmu. Z pianą na ustach i ogniem w oczach krzyczał Sokorski i Hoffman. Spokojnie ripostowali im profesor Ajbisz, Kobzdej, Pankow. Ja zaś siedziałem w tylnych rzędach i nie odzywałem się. Skończyło się, wychodzimy i Sokorski z Hoffmanem wpadli na mnie. To wszystko przez ciebie, bo ty ich podburzasz, ty ich, zdziwiłem się. No nie wygłupiajcie się, przecież ja nic nie mogę zrobić. Na to Hoffman, dowcipnie zresztą. My to wiemy, ale oni nie wiedzą. A pan powinien był, co? Też krzyczeć. Jak się nie krzyczy, a siedzi cicho, znaczy nie popiera i staje na opozycjach opozycyjnych. Ja wprawdzie nie stałem. Ale i nie wykazywałem zbyt wielkiej inicjatywy, by ten sowiecki model kultury w Polsce wprowadzać. Owszem, uważałem, że patos wielkiego budownictwa, jaki propagowany był w Rosji, powinno się przeszczepić do Polski i zarazić nim nasze społeczeństwo.
Ale już formy tego zaszczepienia nie wydawały mi się skuteczne i zapewniam panią, że dlatego tak stosunkowo łatwo myśmy się socrealizmu pozbyli i odrzucili, bo po pierwsze, nie wynikał on z naszej tradycji kulturowej. Po drugie, niezbyt gorliwie myśmy go wprowadzali. Gdzie się dało wykręcić z jakichś serwitutów, tośmy się wykręcali. Przede wszystkim wykręcaliśmy się z dużej części chłamu sowieckiej literatury socrealistycznej. Stosunkowo niewiele jej wydaliśmy i mało propagowaliśmy. Za to wydaliśmy sporo rosyjskiej klasyki, która była częściowo serwitutem, ale przyniosła, uważam, pożytek i polskiej kulturze. Jeżeli więc wydano całego Dostojewskiego czy Tołstoja... No, nie całego. No, to prawie całego. Nie zrobiono źle, a wręcz przeciwnie. Choć dziwne, literatura ta nie zdobyła naszej publiczności. W Polsce wystarczy, że coś jest tłumaczone z rosyjskiego i ludzie nie chcą czytać. Wydaliśmy całą klasykę polską. Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza. No nie, nie wydaliście pism misyjnych Mickiewicza i Słowackiego. Nie wydawaliście Ogniem i Mieczem oraz pana Wołodyjowskiego, Sienkiewicza. No dobrze, za to wydaliśmy prawie całego Żeromskiego. Poza dwoma czy trzema opowiadaniami na plebanii w Wyszkowie, ponad śnieg bielszym się stanę oraz snobizm i postęp. Były rozmowy, by wydać i to, ale sprawa oparła się o biuro polityczne i... Biuro postanowiło, że nie. Biuro polityczne w sprawie dwóch czy trzech opowiadań? Oczywiście. Żeromski był przygotowywany do druku. Cenzura zakwestionowała dwa opowiadania i sprawa poszła na biuro. Poza klasyką wydaliśmy oczywiście masę śmiecia, ale często decydowały o tym wydawnictwa, które twierdziły, że trzeba, a trudno było im zabronić, a czasem i sami pisarze wykazywali zupełnie irracjonalny upór. Pamiętam mój konflikt z Konwickim, kiedy napisał Władzę. Byłem przeciw drukowaniu, bo książka wydawała mi się niedobra i napisana w dużym stopniu pod wpływem Borejszy. Więc Grzegorz Lasota w imieniu swoim i Konwickiego wybrał się ze skargą na mnie do Bermana. Berman spowodował wydanie Władzy i Konwicki do dzisiaj ze wstydem się do niej przyznaje. Jakbyśmy jednak nie oceniali tego okresu, trzeba stwierdzić, że zostało zrobione także dużo dobrego. Powstała pokaźna baza poligraficzna. Wybudowano kilka drukarni, m.in. Dom Słowa, Polskiego Drukarni imienia Rewolucji Październikowej w Warszawie, a jeszcze w Toruniu, Poznaniu. Doprowadziliśmy do tego, że w Polsce wydawało się 120 milionów książek rocznie, a więc 5,5 książki na głowę. Więcej niż teraz i ze 3 razy więcej niż przed wojną. Za to zlikwidowaliście setki, a może i tysiące pism, bo nikt ich przed wojną dokładnie nie zliczał. I stworzyliście model prasy tak trwały, że do dziś się ostał. Model znany, bo oparty na starej, niezmiennej leninowskiej zasadzie. Prasa jako organ partii, narzędzie partii, jej tuba. Gazety więc mogą być bardziej atrakcyjne czy mniej, bardziej szczekliwe czy dociekliwe, w zależności od zapotrzebowania i temperamentu redaktorów, ale zawsze w różnej formie mają wyrażać i lansować linię partii. Stefan Kozicki napisał, że także przebudowywać rzeczywistość. Jechał na wieś, pisał o spółdzielni produkcyjnej, której nie było, i po wydrukowaniu tekstu powstawała. To chyba, że po jego reportażach, bo pokus śmierka to nie groziło. Zakładałem wojewódzkie pisma partyjne, których właściwie poza Warszawą, Łodzią, Wrocławiem i Katowicami nie było. Po co? Oczywiście, że wychodząc z założenia, że jeżeli gazety są zunifikowane i podlegają tym samym wytycznym, należałoby stwierdzić, są niepotrzebne, wystarczy jedna, i dalej stwierdzić, komitety wojewódzkie są niepotrzebne, bo wystarczy jeden. Ale tak nie jest. Komitety były i są faktyczną władzą wojewódzką. I nie wszystko, co się tam dzieje, jest zakomenderowane i zarządzane przez komitet centralny. Zasadnicza linia tak, ale już nie szczegóły jej realizacji. I te szczegóły, które wynikają ze specyfiki każdego województwa i temperamentu aktywu, musiały znaleźć swój prasowy odpowiednik, prasową transmisję. Gazety partyjne były więc potrzebne i miały dość dużą swobodę, czy to w korzystaniu z materiałów agencyjnych Polskiej Agencji Prasowej, czy Robotniczej Agencji Prasowej, czy w doborze tekstów publicystycznych, zwłaszcza dotyczących spraw lokalnych. Zresztą powstawały w tym czasie nie tylko gazety partyjne, ale cała sieć gazet czytelnikowskich. A po co? Pani oczekuje ode mnie jasnych sformułowań, więc proszę. Prasa czytelnikowska powstawała, by stworzyć pozory, że w Polsce istnieje nie tylko prasa partyjna, ale także bezpartyjna, stojąca na gruncie pozytywnych założeń programu partii. Po to zresztą powstał też Czytelnik, wydawnictwo i koncern prasowy założony w 1944 roku przez Jerzego Borejszę.
faktycznie zarządzany przez partię, ale formalnie niepartyjny, aby przyciągnąć jak największą ilość ludzi bezpartyjnych z nazwiskami znanych przed wojną i włączyć przy ich pomocy w sferę oddziaływania partii bezpartyjną masę czytelniczą. Znaczy najpierw włączyć, a potem zawładnąć ich świadomością. By móc administrować ich świadomością, tak, co zresztą, jak pani widzi, się nie udało. Jakie pan miał kontakty z ambasadą radziecką? Tylko kurtuazyjne wizyty bez żadnych prób narzucania mi czegoś. Częstsze kontakty z racji stanowiska utrzymywałem z korespondentami Prawdy i Zwiesti i Tasa, ale miały też one zupełnie inny charakter. Ja dla korespondentów byłem szefem, więc gdyby nawet chcieli robić jakieś krytyczne uwagi, nie musiałem ich brać serio. Kiedyś przyjechał do Polski członek KC KPZR, naczelny redaktor organu Kominformu o długim tytule O trwały pokój, o demokrację ludową. Sam Stalin ten tytuł wymyślił. Tak, chyba tak. A redaktor przyjechał z Pragi, bo pismo wychodziło w Pradze i zażyczył sobie ze mną rozmowy. Rozmowa nosiła trochę śmieszny, choć groźny charakter, bo w pewnym momencie redaktor zapytał mnie, co zrobicie ze swoimi kułakami w czasie kolektywizacji. Nie rozumiem pytania, powiedziałem, w czasie jakiej kolektywizacji. Wtedy on powiada, przecież wcześniej czy później będziecie musieli przeprowadzić kolektywizację i powstanie problem kułaków. Co wtedy z nimi zrobicie? Wiecie, towarzyszu, chyba nikt się u nas nad tym nie zastanawiał. On się oburzył. Jak to nikt? I zaczął mi tłumaczyć. Polska jest krajem o ograniczonym obszarze geograficznym. Ile ma gospodarstw chłopskich? Zapytał. Do 4 milionów, podpowiedziałem. No to proste on na to. Macie więc 400 000 gospodarstw kułackich. Co to za rachunek? Zapytałem. Nie bardzo rozumiem. On, myśmy wyszli z założenia, że 10% gospodarstw chłopskich stanowią gospodarstwa kułackie. Wy w przybliżeniu musicie mieć tyle samo. Razem więc 400 000 gospodarstw kułackich. Czyli co najmniej 500 000 ludzi do wysiedlenia czy aresztowania. Dokąd wy ich wysiedlicie? Powiedziałem. U nas taki problem nie stoi. Po pierwsze, myśmy się nie zastanawiali, ile mamy gospodarstw kułackich. Po drugie, pojęcie kułactwa u nas jest całkowicie inne i nie ma u nas kułactwa, które wyście definiowali jako kapitalistyczne. A po trzecie, nikt u nas w ogóle nie ma zamiaru aresztować czy wysiedlić 500 000 czy 1 000 000 ludzi, bo byłoby to szaleństwem albo tragedią. Redaktor wyszedł ode mnie zgorszony. Poszedł do kogoś z biura politycznego ze skargą, że kierownik prasy nie wie, co to wróg klasowy, co to kułak. Bo kułak to przecież zwier, jak stwierdził Lenin. Zambrowski mi potem powiedział, że redaktor wyraził niepokój, czy jestem odpowiednim człowiekiem na takie odpowiedzialne stanowisko. O, nie z tego chyba powodu przestał pan być w styczniu 1954 roku kierownikiem Wydziału Prasy. Nie, oczywiście, że nie. Powód był jeden, zdjęto mnie. Ale przyznam się pani, że ja sam miałem już dosyć. Mnie to stanowisko serdecznie znudziło. I coraz bardziej odczuwałem jałowość tego, co robię, bo coraz więcej serwitutów ode mnie wymagano. A naprawdę to czego? Dobrze. Odszedłem dlatego, że zażądała tego ambasada radziecka. Konkretnie, w oficjalnym demarsz ambasador radziecki Popow zażądał odejścia Staszewskiego, Starewicza, Kasmana i jeszcze ze 2 towarzyszy. Powrócono bowiem do starego kursu antysemickiego, a my byliśmy Żydami. Bierut mi powiedział zwyczajnie, boleję nad tym, ale to nie jest nasza decyzja. Bolał? Tak, myślę, że tak. Ja przecież Bieruta znałem dosyć dobrze sprzed wojny i spotykałem się z nim w różnych okresach jego życia. Najpierw w 1926 roku, kiedy przyjechał do Moskwy do szkoły kominternowskiej razem z Jasią, Markiem i Olkiem Fornalskimi. Był wtedy większościowcem. I po ukończeniu szkoły wywiązała się w sekcji polskiej Kominternu dyskusja, czy puścić go do kraju, w którym rząd objęła mniejszość. Obowiązywał kierunek, by nie puszczać. I Bieruta skierowano do pracy w Länder Sekretariat, jak się wtedy mówiło, czyli do kominternowskiej sekcji krajów bałkańskich. Do Polski wrócił w 1931 roku. Został pierwszym sekretarzem MOPR-u. Utrzymywałem z nim wtedy kontakty jako przedstawiciel sekretariatu KPP do spraw pomocy więźniom politycznym. Po wojnie spotkaliśmy się znowu, początkowo serdecznie. Opowiedziałem mu, niczego nie ukrywając, o losie swoim i jego przyjaciół, którzy w Rosji zostali w większości straceni. Bardzo interesował się zwłaszcza Warskim, Krajewskim, Stefańskim. Moje opowiadanie wywarło na nim duże wrażenie, bo Stalin, Beria bez przerwy mu mówili, że ci zagubili się gdzieś w wielkim kraju i nie można ich znaleźć. Powiedziałem Bierutowi dokładnie, jak z nimi było, by nie miał złudzeń. Zmieniło to jego stosunek do Stalina? No skąd?
Skomentował krótko, że to wielka tragedia i że może pojedynczy ludzie jeszcze żyją, więc on będzie dalej ich szukać, pytać o nich i upominać się o ich zwolnienie. Ze Stalinem na ich temat rozmawiał wielokrotnie. Kiedy przyjeżdżał do Moskwy, szedł do Stalina. Przy tych spotkaniach obecny był Beria. Bierut pytał, co jest z tymi polskimi komunistami, których nie ma. Stalin zwracał się do Berii. Ławrienty Pawłowicz, gdzież oni? Ja wieliał wam ich iskać. Poczemu wy ich nie najdziecie? Taką komedię rozgrywał za każdym razem. Któregoś razu, chyba na początku 1950 roku albo pod koniec 1949, Bierut wrócił z kolejnej podróży do Moskwy wstrząśnięty i pod tak wielkim wrażeniem tego, co go spotkało, że wrócił i opowiedział. Poszedł do Stalina, zapytał. Stalin powtórzył swój cyrk z Ławrientym Pawłowiczem, po czym Bierut wyszedł z Berią od Stalina i Beria mu powiedział. Proszę mi wybaczyć ten prosty, szorstki, partyjny język. Ciowo wy priebilis, Józefu Wizarionowiczu. A nie bitjes, wy adniewo. Ja wam sowietuju, a to chórze z wami budiet. Bierut zrozumiał aluzję, która aluzją już nie była, a ostatecznym ostrzeżeniem, i przestał mówić ze Stalinem na temat swoich przyjaciół. Przestraszył się. Nie wiem, Bierut, przypuszczam, był ostrożny, ale nie tchórzliwy. Wtedy zresztą nie miał się czego jeszcze bać. Był przede wszystkim wstrząsnięty, nie mówił i w ten sposób mu nie groził. A tu usłyszał takie słowa od towarzysza, przyjaciela, brata, przedstawiciela organu, do którego miał szacunek i okazywał przywiązanie. W 2 czy 3 lata później podejrzewam, że się już bał. Nie wiem, czy od razu o siebie, ale stopniowo chyba zaczął się również bać o siebie. Rosjanie wymyślili, że trzeba budować w Polsce więzienia i przy jednym należy postawić odpowiedni pawilon dla członków kierownictwa partii. Powstał już nawet projekt. Mietkowski się tym zajmował. Pani rozumie, Rosjanie to wymyślili, ale budować mieli Polacy sami dla siebie. A każdy z nich mógł się spodziewać, że buduje sobie jednorodzinną celę. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że Bierut musiał zdawać sobie sprawę z grozy sytuacji. I powiem pani taką rzecz. Bierut, który nigdy nie pił, przed wojną pod wpływem hempla działał w towarzystwie trzeźwość. Pod koniec życia zaczął popijać. Nie wiem, czy pił dużo, czy mało, sam, czy w towarzystwie, ale faktem jest, że ja go widziałem. Parę razy wyraźnie wstawionego. Prawdopodobnie picie było dla niego ucieczką. Może przed strachem, a może przed złymi przeczuciami. Raz zobaczyłem go na jakimś przyjęciu, chyba ważnym, bo obecny był ambasador radziecki, może z okazji 22 lipca. Chyba był to rok 1954, najdalej 55, na pewno po śmierci Stalina. Jeden wielki stół stał w poprzek sali, jak zwykle dla najważniejszych gości, a dla reszty ustawiono stoły wzdłuż. Wszyscy popijają, jedzą, rozmawiają. Bierut wychodzi zza swego stołu z ambasadorem radzieckim i zaczyna przedstawiać mu ludzi. Podchodzi do miejsca, gdzie stałem z paroma i mówi: towarzyszu Staszewski, przedstawcie się naszemu ambasadorowi. My się już witaliśmy dzisiaj, odpowiadam. I nagle słyszę rzecz w ustach Bieruta straszną. Nic nie szkodzi. Można jeszcze raz się pokłonić naszemu ambasadorowi. Bierut był wstawiony i odczułem to jako symptom degrengolady człowieka, jakiegoś upadku, zatracenia godności. Ja go takim nigdy dotąd nie widziałem. Pomyślałem przez moment, że to samo upokorzenie Bieruta w pewnym sensie oznacza psychiczny jego koniec, choć wydawało mi się zupełnie niczym nieuzasadniony, bo Sowieci przecież mieli do niego bardzo pozytywny stosunek. Bez przerwy pozytywny. Było to już także po ucieczce Światły. Wybuchła panika? Nie od razu. W kilka dni po ucieczce Światły, pamiętam, a więc w grudniu 1953 roku, ktoś powiedział mi, że Światło pojechał z Tolkiem Feiginem do Berlina. Szli ulicą, Światło rzekł do Tolka: poczekaj na mnie chwilę. Wszedł do sklepu i wyparował. Nasi bezpieczniacy podejrzewali, że go porwano. Nie wierzyłem. Słuchajcie, powiedziałem komuś, oni go nie porwali, bo tak się nie porywa, on nawiał. Ale oni się tego po Świetle nie spodziewali. Służył od początku PRL. Karierę zaczął jako zastępca szefa bezpieczeństwa w Krakowie. Zastępcą Światły z kolei od spraw politycznych był tam dziennikarz z Ekspresu Wieczornego Kozłowski. Poznałem go wtedy. Cwaniak, mądrala, na pewno inteligentny i na pewno prymitywny. O Światle wszelki słuch zaginął i niektórzy zaczęli podejrzewać, że może w grę wchodzi jakaś dziewczyna. W Berlinie Zachodnim dziewcząt kręciło się od cholery, a jedna piękniejsza od drugiej i można było przypuszczać, że wplątał się w jakiś romans. Nie pamiętam, czy stało się to przed, czy
po skandalu z Prawinem, chyba po. Jakim skandalu? Jakub Prawin był generałem, szefem misji wojskowej w Berlinie. Misja mieściła się niedaleko fajnej knajpy, bodega się nazywała, tak trochę z hiszpańska. Prawin zaczął tam chadzać, spodobała mu się jakaś dziewczyna, całkiem poważny romans się zapowiadał, a potem afera. Dziewczyna okazała się agentką amerykańskiego wywiadu. Przed panem widzę, nic się nie ukryje. Minęło 10 dni, a może już i 2 tygodnie, światło nie wracał. Trzeba było dać jakąś oficjalną wiadomość. Zastanawiano się jaką i nagle bomba. Światło poprosił o azyl, a potem Wolna Europa zapowiedziała cykl audycji. Wielu wpadło w panikę i zaczęło się bać. Pan też? Ja nie, bo nie miałem powodów, ale słuchałem z dużą ciekawością, bo sam dowiadywałem się masę rzeczy. Bali się przede wszystkim bezpieczniacy. A którego z nich pan znał? Niewielu, bo ja nigdy nie dawałem okazji, by mogli się do mnie zbliżyć czy zwrócić o cokolwiek. Nie dopuszczałem ich do pani bractwa, jak mówią Rosjanie, kolegowania, do żadnych poufałości. Dlatego w sensie towarzyskim nie znałem nikogo oprócz Luny Brystygierowej, która w tym towarzystwie niewątpliwie wyróżniała się inteligencją. Jedyna kobieta w bezpieczeństwie. Ładna chociaż? Twarz miała dosyć ładną, ale była potwornie niezgrabna, kwadratowa, niska, bardzo grube nogi, agresywna, zaborcza. Była to pani z tych, które mówią, kto ma dziś ją do domu odprowadzić. I odprowadzali? A jakże? Pan też? Ja byłem wykluczony, ja chodziłem z panienkami, które mnie się podobały. Jakby kazała? Mnie kazała? O nie. Ona mogła kazać Piaseckiemu, a nie mnie. Ja nie musiałem, a Bolcio Piasecki musiał. Prawdopodobnie wywiad radziecki przekazał jej Piaseckiego z całą jego paką i ona się nimi zajmowała do końca. Wciągając do współpracy. Przede wszystkim do łóżka. Luna to był typowy dywersant polityczny. Miała pod swoją opieką kościół, inteligencję. Nie brała udziału w walce ze zbrojnym podziemiem, nie zajmowała się wymuszaniem zeznań czy montowaniem procesów. Przydzielano jej zadania wymagające dużej inteligencji, typowo dywersyjnej. Kulturalna, elokwentna, wcale nie krzykliwa. Taka pani do towarzyskiego obcowania. Ona właśnie pokierowała losem Pawła Jasienicy, który siedział. Przeprowadzała z nim interesujące rozmowy i w ich wyniku zrozumiała, że więcej będzie z niego pożytku na wolności niż w więzieniu. Na te interesujące rozmowy doprowadzano Jasienicę z więzienia, kiedy oczekiwał wykonania wyroku śmierci, tak? Oczywiście. Potem Brystygierowa spowodowała jego zwolnienie i zadzwoniła do mnie. Słuchaj, wyszedł taki bardzo interesujący facet. Może słyszałeś, Paweł Jasienica. Jest to historyk o wielkim talencie literackim. Dobrze by było, gdyby nie był całkowicie zakorkowany, a mógł coś pisać, publikować. Jasienica przyszedł do mnie, namówiony zresztą przez historyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Józefa Sieradzkiego. Powiedział, że chce napisać cykl reportaży o biskupinie. Bardzo mi się to spodobało i spowodowałem ich dróg w życiu literackim. Pracę załatwił mu pan też? Nie, Jasienica nie miał etatowej pracy. W styczniu 1954 roku Starewicza z kierownika do spraw wydawnictw przeniesiono do CRZZ-u, Kasmana z Naczelnego Trybuny Ludu, na wiceministra przemysłu lekkiego, a pana skierowano do rolnictwa. Zaproponowano mi coś szalenie nieatrakcyjnego. Zostałem wiceministrem rolnictwa, zupełnie nie znając się na rolnictwie jak typowy mieszczuch. I żona mnie uczyła odróżniać żyto od pszenicy. No, za to zdobył pan sławę jak najgorszą. Tak. I tu zaczyna się okres, który był głośny w mojej działalności. Ale w nim myli się wiele spraw. Organizowanie dostaw przymusowych nie było związane ze stanowiskiem wiceministra rolnictwa. No, ze stanowiskiem może nie, ale z panem, według Butramenta. Bałwan, który na dodatek kłamie. No to ile osób w końcu pan zamknął? Co? Ile osób zamknął pan w tej Wielkopolsce jesienią 1954 roku? Według Putramenta kilkadziesiąt tysięcy. Złota moja, ani jednej nie zamykałem. Bo od zamykania oczywiście był Urząd Bezpieczeństwa. Nie tylko dlatego, ale dlatego, że ja pojechałem w Poznański jako pełnomocnik KC. Brakowało zboża, mówiło się, chłop chce wygłodzić miasto, dobrowolnie nie odda. I trzeba tego chłopa zmusić, by sprzedał państwu. Nie mówiło się, ale pan mówił. Partia mówiła, proszę pani. Ja za nią co najwyżej powtarzałem. Zapadła decyzja i uruchomiono cały wielki aparat. Cały wielki aparat. Na czele jego zaś powołano pełnomocników KC przydzielonych na każde województwo. Na każde. Ja zostałem jednym z wielu. Na województwo poznańskie, podkreślam. Ten proceder był uprawiany absolutnie wszędzie. Pełnomocnik KC organizował niższe aparaty powiatowe, gminne. Ludzi werbował spośród członków partii w mieście wojewódzkim albo w terenie.
Poza tym do każdego województwa jechał aparat pełnomocników Ministerstwa Skupu, aparat pełnomocników prokuratury i aparat pełnomocników Ministerstwa Bezpieczeństwa. Te cztery aparaty działały równolegle. Oczywiście na miejscu był jeszcze Komitet Wojewódzki z całym swoim aparatem terenowym, normalnie działające Urzędy Bezpieczeństwa i urzędnicy Rad Narodowych. Aparat pełnomocników partyjnych KC skierowany był przede wszystkim na mobilizację partii w tym zbożnym dziele. Aparat Ministerstwa Skupu na aparat skupu i gminne spółdzielnie, które miały wywierać dodatkowe naciski poprzez zaopatrzenie. Aparat prokuratury i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zaś działał w kierunku represji. Chłop więc, który nie wykonał planu dostaw ustalonych przez aparat Ministerstwa Skupu, aparat zaopatrzenia i skupu w województwach, powiatach i gminach oraz aparat administracyjno-partyjny, bo to były te aparaty, które określały kontyngenty, taki chłop dostawał się pod władzę pełnomocników prokuratury i aparatu bezpieczeństwa. Tam przewidziano całą technikę postępowania. Najpierw wzywało się chłopa na rozmowę, potem na następną, wreszcie aresztowano. Zwykle trzymano ich od paru dni do dwóch tygodni i konfiskowano mienie. Ilu aresztowaliście? Dokładnie nie pamiętam, ale liczba była podobna jak w województwie pomorskim, w granicach 8 tysięcy. Jako pełnomocnik nadzorujący działanie tych wszystkich służb, oczywiście wiedział pan o tym. Wiedziałem. I co? I nic. Ja szczerze mówiąc uważałem to za słuszne, ponieważ odpowiadało to założeniom naszej polityki. Pan Morawski, który w Poznaniu był wtedy sekretarzem propagandy, pamięta, jak pan grzmiał na naradach, bo w podległym panu województwie musiało być oczywiście najlepiej. I był przerażony rozmiarami represji, najprzeróżniejszymi. Przyjeżdżali pracownicy KW z terenu i opowiadali, że w niektórych wsiach trudno znaleźć choć jeden dom, nieobmalowany słowem kułak, co miało być sygnałem dla służb bezpieczeństwa. Obmalowywała oczywiście nasza dzielna młodzież z ZMP. Tak było i muszę pani powiedzieć, że nikt nigdy mi mojej działalności w Poznańskim nie wypominał, dopóki nie przeszedłem do opozycji. To jedno wierzę. Ten system wymuszania zboża od chłopów nie był żadnym odkrywczym systemem. Został skopiowany, domyśla się pani skąd, i powtarzany był we wszystkich krajach demokracji ludowej. U nas też zresztą stosowano go od 1949 roku powszechnie, a największe rozmiary przybierał w województwach wysokotowarowych, w poznańskim, bydgoskim, opolskim, wrocławskim. Metodami stosowanymi wobec chłopów nie zajmowało się zresztą żadne plenum, uznając je za dobre. Gryficami się zajęło. Bo tam popełniono jawne gwałty na osobach, bito, torturowano. Publicznie wystawiano na pośmiewisko, sadzano na beczkach. Jak to na beczkach? Zwyczajnie, na środku wsi sadzano faceta okrakiem na beczce, spędzano wszystkich chłopów i oni musieli patrzeć, jak ich sąsiad siedzi tak przez kilka godzin. I doszło do skandalu. Bierut grzmiał, biuro polityczne wkroczyło, uchwałę podjęło, ale system przymusowych dostaw pozostał taki sam. Metody też te same, tylko już nie tak drastyczne. Bo w Gryficach tylko przesadzono, prawda? Właśnie, przesadzono. Uczyłem się tego rolnictwa ponad rok, zbierałem materiały i doszedłem do wniosku, że my prowadzimy z gruntu błędną politykę rolną. Minister Pszczółkowski uważał, że prawidłową, ja że fałszywą. Pszczółkowski uważał, że należy dążyć do uspółdzielczenia wsi, a ja twierdziłem, iż uspółdzielczyć wieś można tylko przez wojnę domową. Jeśli ją nawet wygramy, oznaczać to będzie bankructwo państwa, ponieważ my do istniejących spółdzielni dopłacamy koszmarne sumy, a kiedy jeszcze powstaną następne, zabraknie nam w końcu pieniędzy. Gomułka to mówił jeszcze w 1948 roku. W 1948 roku wszyscy to mówili i obiecywali święcie, że nie będzie uspółdzielczania. No to wcześniej. Wcześniej władza rozdała ziemię i powiedziała, gospodarujcie spokojnie, spółdzielni nie będzie. Ale Stalin w pewnym momencie postanowił, że dobrze, dobrze. Wcześniej tak trzeba było mówić. Ale już czas, by mówić i zrobić inaczej. Zostawmy na chwilę Stalina. Nie on przecież uspółdzielczał polską wieś. Wszyscy odpowiadają. Wszyscy znaczy nikt. Zaraz, jeszcze nie skończyłem, bo chcę pani opowiedzieć dalszy ciąg mojej działalności w Ministerstwie Rolnictwa. Kiedy zebrałem wszystkie dane, napisałem memoriał do biura politycznego, co myślę o naszej polityce rolnej. Napisałem w nim, ile kosztują państwo te spółdzielnie, jakie sumy w mnie pakujemy, jak przekupujemy tych rzekomych spółdzielców, żeby pozostawali przynajmniej formalnie w spółdzielniach i dlaczego rozszerzanie bazy spółdzielczej spowoduje pogłębienie deficytu. Wnioski zaś zamieściłem tego rodzaju, że póki my nie wstąpimy na drogę ekwiwalentnej wymiany ze wsią,
to dalej będzie się posuwać degradacja polskiego rolnictwa i stanie się ono w końcu niezdolne do wyżywienia kraju. Przed wysłaniem pokazałem memoriał Zambrowskiemu, który też kiedyś zajmował się sprawami rolnymi. Przeczytał, powiedział, oczywiście będziesz miał wielką awanturę, powstanie draka. Tomasz się wścieknie, ale poślij, nic nie ryzykujesz, bo przecież na siedzeniu w tym ministerstwie ci nie zależy. Awantury nie było. Bierut stwierdził, że przedstawione przeze mnie argumenty nie przekonały go i nadal stosowana będzie dotychczasowa polityka rolna. Co najwyżej trzeba zmniejszyć deficyty spółdzielni produkcyjnych lub je skasować i na tym koniec. W nagrodę, bez złego słowa, zostałem wycofany z funkcji wiceministra rolnictwa. Więc sukces taktyki. Wcale nie. Owszem, w ministerstwie źle się czułem i chciałem odejść, ale mogłem też postąpić na odwrót. Napisać, że nasza polityka rolna jest jak najbardziej słuszna. Należy ją konsekwentnie stosować, co najwyżej ulepszać. Mogłem zaproponować jakieś zmiany usprawniające ten system i postarać się zostać innym ministrem. Byłem przecież w tej talii, więc miałem szansę. Mogłem starać się o stanowisko wiceministra spraw zagranicznych czy ambasadora, ale nie chciałem. Nie chciałem i nie myślałem. Wtedy nie, bo potem skłamałbym, gdybym powiedział, że nie chciałem nigdy być ambasadorem. Potem bym chciał. To przyjemnie jeździć za granicę. Więc po co pan właściwie napisał ten memoriał, którego zresztą nie czytałam, bo nigdzie nie mogłam znaleźć? Bo tak uważałem. Nie rozumiem. Najpierw dzielnie organizuje pan skup zboża w Poznańskim, pakując do więzień tysiące ludzi, a w kilka dosłownie miesięcy potem zmienia zdanie. A może zaczynały mi się otwierać oczy? Nie pomyślała pani o tym? Przychodzi mi to z trudnością. Napisanie tego memoriału, w którym neguje się całkowicie politykę prowadzoną dotychczas, wymagało odwagi, bo istniała groźba, że się zostanie strąconym z drabiny. Tym bardziej, że moja pozycja wcale nie była tak mocna, szczególnie gdy ma się niesłuszne pochodzenie. No, pan z niego chce zrobić fetysz. Bo to ważne, zwłaszcza dla towarzyszy radzieckich. A panu nic? Nie było widać powodu. Towarzysze uznali, że nie mam racji, że towarzysz Staszewski się zraził pod wpływem trudności. Był widać niekompetentny, mało odporny. Nie widział słusznych rozwiązań, słusznych dróg. A nie widział nie dlatego, że towarzysz Staszewski to jakiś ukryty wróg. Nie, nie. Ukrytego wroga, którego należy zlikwidować, we mnie nie widziano. Uznano tylko, że Staszewski jest człowiekiem, który zakwestionował naszą politykę. A to nie jest jeszcze zbrodnia, bo jej nie rozumie, bo uległ trudnościom, z jakimi borykał się w pracy, a my idąc poprzez te trudności, przezwyciężając je, dowiedziemy, że mamy rację. Ja spotkałem się z tego rodzaju podejściem. Powiedziano mi, nie chcesz, to trudno, będziesz musiał zrezygnować. Chcieliśmy, byś był, bo jesteś dobrym organizatorem, energicznym, zdecydowanym, człowiekiem o silnej woli, o świetnej orientacji. I dano panu nowe stanowisko, lepsze. No tak, niedługo potem, ale wcześniej poznałem Chruszczowa i muszę o nim opowiedzieć. Chruszczow przyjechał do Warszawy namawiać nas, by przejść na kukurydzę. Miał wtedy takiego kukurydzianego fioła. Najpierw więc zwołano posiedzenie biura politycznego, na którym on wystąpił z pomysłem zrewidowania naszych planów gospodarczych i zażądał w planie następnego roku przeznaczenie 2 milionów hektarów ziemi pod kukurydzę. Pełna rozpacz zapanowała. No, niemożliwe. Mówię, pełna rozpacz. Nawet Minc był absolutnie zmiażdżony. Powiedział, to jest klęska, bo tych 2 milionów hektarów zabraknie nam pod zboże i będzie głód. Zaczęły się jakieś targi, rozmowy i zwołano w KC na Radę Rolną. Zaproszono chyba z 200 osób, sekretarzy rolnych komitetów wojewódzkich, pracowników wydziałów rolnych, dyrektorów zjednoczeń pegierowskich, prezesów spółdzielni produkcyjnych oraz przedstawicieli chyba z 10 instytutów naukowych i akademii rolniczych. Bierut poprosił mnie, jako człowieka władającego biegle językiem rosyjskim, bym usiadł z Chruszczowem i tłumaczył mu, co się mówi. Chruszczow wystąpił ze swoim kukurydzianym programem. Zachęcał bardzo, by przejść do powszechnej jej uprawy już w następnym roku. Najpierw mówił 2 miliony hektarów, a potem więcej. Sami się przekonacie, jaki to zbawienny środek. Po jego wystąpieniu zaczęła się dyskusja i nastąpiła katastrofa. Wszyscy, dyrektorzy razem z profesorami, sekretarzami, zaczęli oponować i twierdzić, że my absolutnie nie możemy, bo nie ten klimat, nie ta gleba i że kukurydza w Polsce jest znana i w niektórych regionach uprawiana, na niewielkich przestrzeniach na ziarno, a gdzieniegdzie jej odmiana, koński ząb, na pasze. Też jednak w małych ilościach, bo na większą skalę jest to nieopłacalne. Wyrzucone ziarno, stracona ziemia.
Pamiętam takie wystąpienie pani profesor Lekczyńskiej, bodajże członka KC z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, która powiedziała, że jest bardzo zdziwiona, iż coś takiego proponuje się w Polsce, jakby polscy agronomowie i uczeni byli analfabetami. Otóż ona zapewnia, że nie są. Chruszczow siedział obok mnie, ja mu tłumaczyłem. Jego to strasznie zdenerwowało. W pewnym momencie nie wytrzymał i wybuchnął do mnie, zupełnie zapominając, gdzie jest i z kim rozmawia. Вот widzicie, słyszasz to oni gawariac, вот eto Polaki, oni wsio łódsze znają, oni wszystko wiedzą, to Polacy. Oni wszystko od nas wiedzą lepiej, to jest niesłychane, to znaczy ja się nie znam, a oni się znają, to jest takie polskie. Potem się zorientował, że powiedział, czego nie powinien, ochłonął i zamilkł. Chruszczow przywiózł nam wtedy 6 worków nasion, najlepszych nasion w prezencie. Obiecał, że przyśle jeszcze. Potem pojechał do jakiejś spółdzielni produkcyjnej, gdzie jego plan kukurydziany też nie spotkał się z zachwytem. Potem miał jakiś konflikt z zootechnikiem Zembrzuskim, Podłowiczem, który próbował mu wyjaśnić, że sam nie bardzo wie, o czym mówi. Chruszczow bardzo był z tego niezadowolony i na tym sprawa kukurydzy w Polsce się zakończyła. Do planu wstawiono paręset tysięcy hektarów. Dlaczego jednak w ogóle wstawiono? Co to znaczy my? Minc! Aha, niech będzie, kolega. Dlaczego? Mogę panią pocieszyć, że w ogóle z tej kukurydzy nic nie wyszło. Wszyscy oszukali? Wszyscy oszukali. Dla świętego spokoju do planu wstawiono nie 2 miliony hektarów, a 500 tysięcy hektarów. Uprawiono zaś ze 100 tysięcy hektarów. Ale po co w ogóle? Chodzi mi o styl rozumowania. Bardzo prosty. Chruszczow się upiera, nie ma więc po co z nim wojować. Wstawi się do planu trochę i tak nie zostanie zrealizowane. Zachowane zostaną jednak pozory, a w przyszłym roku się zobaczy. Bierut też uważał, że trzeba siać? Bierut uważał, że trzeba przede wszystkim słuchać. On nie był przekonany do kukurydzy, ale był przekonany, że nie można opierać się towarzyszom z KPZR, a Chruszczowowi w szczególności. I uważał, że ściąganie na siebie konfliktu, prowokowanie konfliktu z błahego powodu jest bez sensu. Ach, to byłby aż konflikt. Dla Chruszczowa wszystko mogło być początkiem konfliktu. Nie w sensie interwencji, ale konfliktu. Tym bardziej, że Chruszczow był święcie przekonany, że kukurydza jest panaceum na wszystkie kłopoty. Naprawdę był przekonany. Przez to w ewidentny sposób pogłębił też kryzys sowieckiego rolnictwa. System totalnego oszustwa. Każdy kogoś dla ważniejszych czy mniej ważnych celów. Boże, jakie to deprawujące. Zgadza się, bo ludzie w końcu nabierają przekonania, że to, co przed chwilą uważali za błędne i fatalne, jest prawidłowe. Tak było z polskim Ursusem, z polską Warszawą. Tak było w bardzo wielu wypadkach. Na początku byliśmy przekonani, że te propozycje są do niczego, a potem powoli znajdowali się ludzie, którzy zaczynali mówić, że to może wcale nie takie złe. Następnie głosili, że to jest bardzo dobre, a na końcu twierdzili, że w oponentach drzemie niewiara w radziecką technikę i myśl naukową i wysuwali bardzo daleko idące polityczne wnioski personalne. Cały plan uprzemysłowienia Polski oparto na bardzo zacofanej technologii. Ustawa z dnia 31 lipca 1981 roku o kontroli publikacji widowisk, artykuł 2, punkt 2 i 3, etc. Ale nie można się było temu oprzeć, bo było trudno, a powtórę nie można się było temu oprzeć, bo to od razu nabierało strasznych kolorów politycznych. Wywoływało bowiem taką argumentację. Nie wierzycie w przodującą rolę nauki sowieckiej i techniki przemysłu sowieckiego? Jeżeli tak jest, to gdzie wy jesteście? Po której stronie? Z kim? Ustawa z dnia 31 lipca 1981 o kontroli publikacji widowisk, artykuł 2, etc. Podam inny przykład, który będzie zarazem kolejną anegdotą o Chruszczowie. Nie jestem pewien, ale chyba na 6. plenum w 1956 roku Chruszczow opowiadał, do jakiego stopnia zmieniły się czasy, gdy on nastał, jak innym jest człowiekiem niż Stalin. Wy wiecie, powiada, ja za Stalina byłem sekretarzem Moskwy, moskowskiej obłości i miałem głównego agronoma. Kiedyś tak jakoś pasparilis, poróżniliśmy się i w pewnym momencie on mi powiedział, że ja nie mam pojęcia o rolnictwie. Wy pani majecie, ja niczego nie pani maju w sielskom chazjaństwie. Ja jak budto niczego nie pani maju. On mi tak powiedział i ja przecież mogłem z nim zrobić co chciałem, mogłem go zniszczyć, mogłem, no wiecie, że w ogóle nie byłoby go na świecie, a ja nic, powiedziałem won i z Moskwy, żeby twojego duchu zdjęć nie było. Tylko tyle i pojechał w Sibir. Zrozumiała pani? On, Chruszczow, uważał, że wyrzucenie kogoś z Moskwy
Wysłanie na Sybir jest przejawem ludzkiego, dobrego charakteru, bo mógł go uwięzić, zamordować, zniszczyć, a nie zrobił tego. Taki był dobry człowiek. A wy cieszyliście się, że nowy Sybir wam nie grozi i biliście mu brawo. No, biliśmy, ale ważne było, że u nas natrafił na opór. No, w sprawie kukurydzy. Tak, w sprawie kukurydzy natrafił na opór i ważne było, że nie tylko chłopi nie myśleli dostosować się do jego wytycznych, ale nawet członkowie partii. No, rzeczywiście sukces. Jasne, że sukces. Chruszczow nie na próżno mówił, bo te to paliaki. Ustawa z dnia 31 lipca 1981 o kontroli publikacji, widowisk, etc. Bo przecież w żadnym zakresie nie wszyscy ich tutaj słuchali, traktowali jak wyrocznie. Po naradzie listopadowej w 1954 roku i trzecim styczniowym plenum w 1955 roku ten sprzeciw stał się zauważalny gołym okiem. We wrześniu 1955 roku biuro polityczne podjęło uchwałę, że zostanę pierwszym sekretarzem Komitetu Warszawskiego w miejsce Stanisława Pawlaka, późniejszego Natolińczyka, faceta szalenie prymitywnego, dogmatycznego, doktrynerskiego, który z organizacją warszawską, aktywem warszawskim, zwłaszcza ze środowiskiem inteligenckim, nie umiał sobie radzić. Nastał bowiem okres, kiedy towarzysze zaczynali krytycznie spoglądać na przeszłość swoją i partii oraz zastanawiać się, czy ta partia postępowała słusznie. W partii feudalnej, wymagającej bezkrytycznej wiary i posłuszeństwa, okres taki nazywa się kryzysem partii. Rzadko, jak uczy nas historia, podobne dyskusje rodzą się z łona partii. Raczej dojrzewają pod naciskiem bezpartyjnych. Jest bowiem tak. Członek partii, środowiska, w którym żyje w normalnej sytuacji, prawie nie widzi. Mówię prawie, bo trudno by nie widział zupełnie. Trudno by nie widział dzieci, rodzeństwa, kolegów z pracy. Jednak środowisko to mu nie przeszkadza. Członek partii wie, co się mówi, jak krytykuje się partię, ale zawsze może powiedzieć, to nie ja zrobiłem, to partia. Kiedy jednak ilość absurdów czy nieprawości rośnie i dochodzi do granicy społecznej wytrzymałości, środowisko członka partii już nie pyta go, dlaczego to czy tamto, ale zaczyna mu dokuczać, wskazując na konkretne idiotyzmy i nonsensy, przed którymi nie potrafi się już on obronić w sposób racjonalny i skuteczny. Od ostrości dokuczania mu mierzy się głębokość kryzysu partii. A komunista, co w takim momencie myśli komunista, ideowy oczywiście, który, zakładam, szedł do partii, realizować hasła sprawiedliwości społecznej? Drogi tych ludzi są na pewno bardziej skomplikowane. Otóż wielu tych ludzi szło tą drogą wyznaczoną przez partię w przekonaniu, że to jest jedyna droga urzeczywistnienia ideałów ich młodości. Oczywiście przedstawiała się ona inaczej, niż wyobrażali ją sobie w przeszłości. Była bardziej trudna i brudna, że tak powiem, w zetknięciu z życiem. Ale była to droga, która prowadzić miała do wymarzonego celu. Rozstanie z tym przekonaniem nie było proste, bo co miało oznaczać? Zerwanie ze swoją przeszłością, przekreślenie swego życia, stwierdzenie, że dyktatura proletariatu nie jest drogą prowadzącą do socjalizmu i do demokracji. Historie fałszywych ideologii, które prowadzą do straszliwego samozniszczenia i totalnego niszczenia wszystkiego dookoła, są akurat dość dobrze opracowane. Komunizm nie jest więc czymś absolutnie nowym. Ale czym jest, nie w teoretycznym, a w praktykowanym wydaniu? Władzą mniejszości nad większością, przebudową społeczną wbrew woli ludności, zmuszaniem do wyznawania oficjalnej doktryny jako jedynie słusznej i wszystkich obowiązującej, absolutnie nietolerancyjnym stosunkiem do innych koncepcji społecznych i politycznych. Ustawa z dnia 31 lipca 1981 roku, etc. Stalin system ten rozwinął, umocnił, może nawet zmodyfikował. Ulepszył. O tak, nie twierdzę więc, że stalinizm jest dokładnym powtórzeniem leninizmu czy jego dalszym ciągiem. Stalinizm jednak jest czymś nowym w leninizmie, no i może dlatego okazał się tak trwały. System pojęć, system postępowania, system sprawowania władzy sformułowany przez Stalina w zagadnieniach leninizmu czy w znakomitej pracy o podstawach leninizmu, a następnie wprowadzony i rozwinięty w praktyce. Niemal całkowicie obowiązuje do dzisiejszego dnia. Oczywiście jest nieco skorygowany, ale przecież w czasach panowania Stalina też były rozmaite etapy nasilenia terroru. Troszkę mniejszego terroru. Terroru wyniszczającego całe społeczeństwo i terroru wyniszczającego tylko jego część. Po prostu śrubę się dokręcało, odkręcało, przekręcało, rozkręcało, ale zawsze tkwiła na swoim miejscu. Zgadza się. I w 1955 roku trochę tylko zaczęło się ją odkręcać? W 1955 roku właśnie nastał taki okres.
odwilży, czy mówiąc językiem partyjnym, kryzysu. Rozpoczęły się dyskusje i w tych dyskusjach warszawska organizacja partyjna wiodła prym. Wezwał mnie Bierut albo Alster, kierownik wydziału organizacyjnego, nie pamiętam już, który z nich, i oświadczył, że biuro polityczne postanowiło Pawlaka przesunąć na województwo warszawskie, a mnie rekomendować na stanowisko pierwszego sekretarza w Warszawie, co było równoznaczne z nominacją. Potem poszedłem z kimś z KC na zebranie Komitetu Warszawskiego, gdzie zaaprobowano ten wniosek. No, czyli urządzono wybory. Tak, oczywiście wybory. Ustawa z dnia etc. Tylko już proszę nie pytać, czy chciałem, nie oponowałem. Mogłem reprezentować inne koncepcje polityczne, popierać demokratyczne wybory, ale byłem absolutnie świadomy, że prawdziwie demokratyczne wybory nie mogą mieć miejsca w nienormalnej partii. W normalnej mogłoby się tak panu nie poszczęścić. Złotko, ja sobie w pełni zdaję z tego sprawę. Nie chcę przez to powiedzieć, że Bóg kogoś tam natchnął, oświecił, czy zdarzył się cud, ale mówię, tak się złożyło. Przypadek dla mnie zresztą szczęśliwy. Prawdopodobnie jakieś moje cechy o nim zadecydowały. Przypuszczam, że mówiono o mnie inteligent, umie rozmawiać z ludźmi, dobry organizator. Dobry, sprawdzony w bojach komunista. Na pewno. Nikt co do tego nie miał najmniejszych wątpliwości. W Warszawie zaś była skomplikowana sytuacja. Trzeba było dać tam kogoś, kto był do przyjęcia dla zróżnicowanych bardzo środowisk, kto był bardziej otwarty od Pawlaka. I stąd wniosek. Towarzysz Staszewski powinien dać sobie radę w Warszawie. Jaki pan miał program? No, ten program krystalizował się powoli. Nie krystalizował się powoli. Nie był wymyślony przy biurku, ale powstawał w sposób częściowo żywiołowy, niekiedy dynamiczny. Ale o co panu chodziło? Chodziło mi przede wszystkim o nawiązanie bardziej ścisłego, mocnego kontaktu z wielkimi fabrykami i dużymi uczelniami, głównie z uniwersytetem. Żeby mieć nad nimi kontrolę? Nie, nie tylko kontrolę, ile by ożywić same organizacje, żeby zaczęły nadawać ton organizacji warszawskiej. Ładnie pan mówi, ale proszę do rzeczy. Poszedł pan na Warszawę, by zaprowadzić ład i porządek, a ład i porządek miał zawsze tę samą treść. Dla mnie nie, o czym świadczą fakty. To ja zacząłem wprowadzać do KW ludzi nowych. Romanę Granas, Fitkę Kalicką, potem Stanisława Kuzińskiego, który został drugim sekretarzem, oraz ludzi z fabryk, Goździka z FSO, Pechcina z WSM, jeszcze Zuzankiewicza, Barskiego, Laskowskiego, dużo ich było. To zresztą prowadziło nieuchronnie do konfliktu z etatowym aparatem Komitetu Warszawskiego i Komitetów Dzielnicowych, który na początku jeszcze słabo dawał o sobie znać, a potem zaczął przybierać formę konfliktu politycznego. Aparat bowiem ukształtowany w okresie bierutowskim był konserwatywny, dogmatyczny i nie chciał zrezygnować ze swoich pozycji w życiu partyjnym, jakie zdobył wcześniej. Nie chciał i nie mógł zresztą. Pan też wyszedł z aparatu. Zgadza się, ale ja choć wyszedłem z aparatu partyjnego, zaprzeczałem jego monopolistycznej, hegemonistycznej roli w życiu partii. Na tym polegało moje odstępstwo, moja apostaza. Że chociaż wyszedłem z tego aparatu, w jakiś sposób mu się przeciwstawiłem. Przeciwstawiłem się zresztą przede wszystkim samemu pojmowaniu roli aparatu w partii, jego hamującej funkcji w wydostawaniu się na powierzchnię życia politycznego. Tego, co szło z dołu, z wielkich zakładów, z przedsiębiorstw, uczelni, a co wydawało mi się w partii żywe, twórcze, nośne. Wydawało się panu, czy było? Wtedy było. Ludzie mówili, co chcieli i co uważali za ważne. Członkowie partii przestawali bezmyślnie słuchać, a coraz częściej kierowali się własnym rozumem. W 1956 roku zaczynały się pana wielkie dni. Wielu uważa, że jedyne dobre. Pierwsze chyba w marcu, na szóstym plenum. Nie, wcześniej. Czy pani wie, że przed szóstym plenum odbyła się wielka, chyba trzydniowa narada, podczas której umarł Bierut? Może po kolei. Najpierw odbył się 20. zjazd KPZR. Polska delegacja była na zjeździe. Nie wiem, czy w trakcie jego trwania, czy bezpośrednio po Bierut źle się poczuł. Okazało się, że ma gorączkę. Delegacja wróciła z informacją, że Bierut ma grypę z komplikacjami, wobec tego został. Potem z tej grypy rozwinęło się zapalenie płuc. Myśmy nie mieli cierpliwości czekać na powrót Bieruta, żeby wysłuchać sprawozdania z przebiegu 20. zjazdu i żądaliśmy zwołania narady. Już bowiem zaczęły przenikać do członków KC i aktywu partyjnego słuchy, że coś tam ważnego się zdarzyło. Członkowie KC zaczęli więc domagać się, żeby delegacja na zjazd złożyła sprawozdanie i po paru dniach rzeczywiście zwołano nie plenum, bo z plenum czekano na Bieruta, a na radę centralnego aktywu w gronie 70-100 osób, sądząc, że wystarczy ogólnie poinformować o przebiegu zjazdu i referacie Chruszczowa, by chwilowo zaspokoić ich ciekawość. Tak się jednak nie stało i ta narada przekształciła się z zamierzonej na jeden dzień w naradę kilkudniową, gdzie doszło do szalonego prania.
Kierownictwo zreferowało mniej więcej, co Chruszczow mówił o Stalinie i myśmy wykorzystali tę okazję, rzecz jasna, by pomówić o stalinizmie w Polsce. Niektórzy po kilka razy zabierali głos. Ja sam wystąpiłem chyba ze 3 razy. Namiętności się rozpaliły i zaczął się wielki atak na Bieruta i całe kierownictwo. Na Radzie przewodniczył Berman? Pierwszego dnia na pewno, ale nie wiem, czy także w następnych. W każdym bądź razie Berman był przez cały czas. Jak się później dowiedziałem, stenogramy z tej narady codziennie odlatywały do Moskwy, do Bieruta. Chruszczow mi o nich powiedział, kiedy przyjechał do Warszawy na pogrzeb Bieruta. Powiedziałem wtedy Chruszczowowi, my uważaliśmy, że również Bierut jest odpowiedzialny za to, co się u nas działo oraz, że kierownictwo powinno wyjaśnić do końca te sprawy i stopień swojej za nie odpowiedzialności. Na to Chruszczow, powtarzam niemal dosłownie, u nas na szczot Bieruta był pełny kult liczności. My k niemu imieli pełnoje dawierije. Myśmy do niego mieli pełne zaufanie i u nas, trochę pół żartem powiedział Chruszczow, na temat Bieruta był absolutny pełny kult. A na szczot Bieruta wam skażu jeścio. I palcem wskazując na mnie mówił dalej. To wy ubili towarzysza Bieruta. Zdziwiłem się. Jakże ja ubił? Ja nikogo nie ubił. Chruszczow, nie. To wy ubiliście towarzysza Bieruta, ponieważ było takoje. I opowiedział mi historię. My byliśmy chorzy, ja byłem chory, Bierut był chory. Leżeliśmy w łóżkach i stale do siebie telefonowaliśmy. W tym miejscu Chruszczow z dumą podkreślił, tylko ja byłem twardy, a on słabowaty, więc ja wyzdrowiałem, a on umarł. Właśnie go pochowaliśmy. I było tak, że Bierut otrzymywał codziennie stenogramy z posiedzenia, które wyście tutaj zorganizowali. Był przerażony tym, co się dzieje. Telefonował do mnie, składał relacje i cytował mi również wasze wystąpienie. Towarzysz Bierut był zdania, że wyście nie zrozumieli 20. zjazdu. Zapytałem Chruszczowa, a co, nie zrozumieliśmy rzeczywiście? Ja nie wnikam, on odpowiedział, jak wyście zrozumieli, ale faktem jest, że towarzysz Bierut w okresie choroby tak się tym przejął, że dostał w pewnym momencie zawału. On miał zapalenie płuc, już z niego wychodził, ale w pewnym momencie dostał zawału i winni jesteście wy. Teraz słyszę, że żadnych protokołów z tej narady nie ma i nie było. Jest to kłamstwo. One gdzieś są. Nie wiem, czy tu, czy tam, ale gdzieś są utajone. Wszystko jest zatajone. Ustawa z dnia 31 lipca 1981 roku o kontroli publikacji widowisk. Artykuł 2, punkt 2. O, wreszcie wiemy, kto zabił Bieruta. A tyle było domysłów. Ciężko chodzić z świadomością, że przez swoje wystąpienie mogłem przyczynić się do czyjejkolwiek śmierci. Nie było ono tak zamierzone, ale rzeczywiście mogło tak być, że Bierut się przejął, a że był osłabiony po grypie, po zapaleniu płuc. Pan bowiem mówił oczywiście najostrzej. Mówiłem o odpowiedzialności kierownictwa i odpowiedzialności Bieruta i że to jest sprawa nie tylko Stalina, ale i systemu. Strasznie to wtedy brzmiało. Potwornie zupełnie. A Berman tłumaczył się? Bardzo niewystarczające to było tłumaczenie się. Berman był atakowany przez nas już wcześniej także. Na tej naradzie ja znowu go atakowałem. O tym więc, że jestem przeciwko niemu, on wiedział. Moje wystąpienie go nie zaskoczyło, ale w dzień czy dwa po naradzie zadzwonił do mnie i zapytał, czy mogę wpaść do niego. Był jeszcze w biurze politycznym, jeszcze nieruszony. Zaszedłem. Zapytał, dlaczego w tak ostry i kategoryczny sposób wystąpiłem przeciwko niemu. Powiedziałem, no trudno, wiecie, że całym swoim postępowaniem zasłużyliście na potępienie. Tym bardziej, że wiedzieliście, iż zarzuty, które formułowaliście w stosunku do wielu ludzi są zarzutami nieprawdziwymi. Gomułka na przykład, Spychalski, ta cała dęta historia z procesem Tatara. Wyście wiedzieli, że to nie ma podstaw, nie ma rąk i nóg. Wyście wysyłali na śmierć ludzi, wiedząc o tym, że to jest nieprawda. Wydawaliście swoich przyjaciół i znajomych. No to trzeba za to odpowiedzieć. Używałem słów zdradzał, sprzedawał. Berman, płacząc zresztą, po raz pierwszy widziałem go w takim stanie, powiedział łkając. Ja sam chodziłem ze stryczkiem na szyi. Wiedziałem, że prędzej czy później pójdę na szafot. Nie jestem predestynowany do roli spowiednika, który ma udzielać rozgrzeszenia. Bardzo źle czułem się w tej roli, więc powiedziałem, tak, wierzę. Wszyscy chodzili ze stryczkiem na szyi, tym bardziej, że historia potwierdziła, iż byliśmy w przededniu nowej wielkiej czystki na skalę 1937 roku, a może i większą. Ale nawet jeśli się chodzi ze stryczkiem na szyi, to nie jest to dostateczny powód, aby skazywać na śmierć niewinnych ludzi. Nikogo nie może usprawiedliwiać fakt, że sam był zagrożony. I to był koniec naszej rozmowy z Bermanem. I z Bermanem. Najpierw Bierut, potem Berman. Nieźle. Berman został skompromitowany do końca i musiał odejść.
Nie należy jednak z odejścia jego czy Radkiewicza wyciągać jakichś ogólniejszych wniosków, że nastąpiła absolutna zmiana polityki czy stylu rządzenia. Ten system wymienia po prostu zużyte części aparatu, zastępując je albo nowymi, albo starymi w nowym opakowaniu. Wyrzucani często nie wiedzą, za co konkretnie zostali wyrzuceni, ale rozumieją, że partia musi ponieść ofiary, a oni gotowi są dla niej poświęcić się. Uważają oczywiście, że popełnia się błąd, odsuwając ich, bo przecież wiernie służyli partii, dbali o jej jedność i siłę, ale rozumieją, że partia w trudnej sytuacji społecznej musi czasami ustąpić pod naporem żądań społeczeństwa i musi pozorować rozpoczęcie nowego kursu. Nowy kurs zaś wymaga przecież nowych twarzy, nowych ludzi. Odchodzą więc, traktując to jako swoją ofiarę złożoną na ołtarzu partii i gotowi są wrócić, gdy partia ich wezwie. Tak było też z Gomułką. Gomułka nie był nową postacią, ale społeczeństwo go szukało. Partia zaczęła go szukać dużo później. Społeczeństwo zdawało sobie sprawę, że władzy komunistycznej się nie pozbędzie. Szukało więc jakiegoś komunisty o bardziej ludzkiej, zdawało mu się, twarzy. W pamięci społeczeństwa zatarło się bowiem przez późniejsze losy Gomułki, kim był on do 1948 czy 1949 roku. Zapomniało, że był bardziej twardym i konsekwentnym komunistą niż Bierut czy Berman. I zapomniało, że wespół z nimi ponosi taką samą, jeśli nie większą, odpowiedzialność za to, co działo się w kraju od 1944 roku. Pamiętało zaś, że został odsunięty przez tych znienawidzonych stalinowców na skutek jakichś niezbyt dokładnie sprecyzowanych konfliktów, że osadzony był przez nich w więzieniu. Społeczeństwo polskie zawsze darzyło sympatią męczenników, musiało więc i gloryfikować Gomułkę. Nastąpiła przedziwna sytuacja. To nie Gomułka pchał się do władzy, ale społeczeństwo go do niej pchało. Gomułka był początkowo szczęśliwy, że wreszcie mógł wyjść z więzienia i trochę odetchnąć. Wątpię by myślał o powrocie do władzy, ale kiedy zrozumiał, że jest kryzys, ogólny kryzys społeczny, polityczny i gospodarczy, doszedł do wniosku, że wybiła jego godzina i do tej roli zaczął się przygotowywać. Z Moskwy przyjechała trumna z Bierutem, odkryta pociągiem z sowieckimi generałami. Najpierw niesiono portret Bieruta, potem otwartą trumnę, głowa leżała na poduszce. Wrażenie straszne. Wreszcie pogrzeb. Na cmentarzu zebraliśmy się w kilku, ja, Matwin Morawski, Kole, Starewicz, Zambrowski. Postanowiliśmy nawiązać kontakt z Gomułką. Wydelegowaliśmy do niego Starewicza i Morawskiego. Chcieliśmy Albrechta i Morawskiego, ale Albrecht uważał, że jego stosunki z Gomułką nie były zbyt dobre, więc raczej nie powinien. Starewicz zaś jest facetem, który nadaje się do wszystkiego. A jak jeszcze wywąchał, że same profity z tego mogą być, propozycję przyjął z ochotą. Na cmentarzu spotkała się grupa Puławska. Nie istniała taka, proszę pani. Działała już wtedy grupa Natolińska i była reszta, więc wszyscy, którzy się od niej zdecydowanie odcinali. Uważa się jednak, że grupa Puławska była. Nie było. Do końca nie było. A nazwa wzięła się stąd, że Kłosiewicz, aby odeprzeć zarzut, iż bierze udział w tworzeniu frakcji natolińskiej w partii, wystąpił z atakiem, że Natolin nie jest grupą, bo jest też grupa Puławska, która zbiera się przy ulicy Puławskiej 24-26, w domu, gdzie mieszkał Kasman, Werfel, Mazur, ale także przez pewien czas Kliszko. A więc bardzo różni ludzie, których jeżeli coś łączyło, to tylko jedno. Wszyscy byli zdecydowanymi przeciwnikami Natolina, ale też z różnych motywów, o różnych pozycji i z różną konsekwencją. Na początek wystarczy. Ale na tym nie można budować programu. Dokładnie było tak. Silna grupa natolińska, przeciwstawiająca się wszelkim zmianom, zachowawcza, konserwatywna, wspierana często nieformalnie przez różnych ludzi z administracji państwowej i aparatu gospodarczego, z natury swojej wrogo nastawionych do jakichkolwiek reform czy demokratyzacji, oraz była reszta, czyli szereg rozmaitych grupek. Tak bym te podziały określił. Siebie zaliczam do grupy własnej, czyli Komitetu Warszawskiego. Blisko byłem z Granasową, Kalicką, Sztachelską, Jurkiem Albrechtem, Januszem Zarzyckim, a więc z ludźmi, z którymi współpracowałem w egzekutywie Komitetu Warszawskiego. U Kasmana, Werfla czy Mazura na Puławskiej nigdy nie bywałem. Z Kasmanem raz siedziałem na jakiejś naradzie albo listopadowej w 1954 roku, albo na trzecim plenum w styczniu 1955 roku, zupełnie zresztą przypadkowo. Wystąpił Radkiewicz, mówił o nadużyciach w bezpieczeństwie i ja się zapytałem Kasmana: Lolek, to co, występujemy? Występujemy. Ja się zapisuję, to zapisz się i ty. Napisałem kartkę do prezydium, on napisał i obydwaj wystąpiliśmy w podobnym duchu, zupełnie nie uzgadniając ze sobą przemówień.
Nasze przemówienia sprowokowały straszną awanturę. Rozgrzaliśmy się i wystąpiliśmy raz jeszcze, ja chyba nawet ze dwa razy. Zrobiła się heca, ale z Kasmanem na żaden temat się nie umawiałem. Owszem, rozmawialiśmy ze sobą, kiedy spotykaliśmy się na plenach. Opowiadaliśmy sobie różne historyjki, ale nie miało to nic wspólnego z istnieniem czy zakładaniem grupy. Była za to grupa natolińska, o której istnieniu zresztą długo, bardzo długo nic nie wiedzieliśmy. A poinformował nas o niej Eugeniusz Szyr, który przypadkowo znalazł się w domu Urzędu Rady Ministrów w Natolinie. Zobaczył tam na obiedzie Zenona Nowaka, Olka Zawadzkiego, Kłosiewicza, Rumińskiego, Mijala, Tokarskiego, Łapota i powiedział nam: słuchajcie, Olek Zawadzki organizuje dinery z wybraną grupką. Wiedział o nich prawdopodobnie Cyrankiewicz. Dużo wcześniej, bo w Natolinie bywał niemal codziennie. Dobre trunki, jedzenie wytworne, Józio to lubił. I pałacyk natoliński traktował prawie jak swój dom, ale nic nam nie powiedział. W dinerach Zawadzkiego nie brał oczywiście udziału, ale i nie powiedział, jak to Józio dopiero Szyr. Wtedy się wydało, że Zawadzki, który widział siebie jako ewentualnego następcę Bieruta, postanowił zebrać wokół siebie grono określonych ludzi i nawiązać z nimi kontakty polityczne. Z inspiracji Związku Radzieckiego? Wiem na pewno, że z inspiracji Zawadzkiego. Na tych konwentyklach, sądzę, zaczęto mówić o zarzydzeniu aparatu partyjnego i państwowego, bo to było widać z ich wystąpień, a nastąpiły one, proszę zwrócić uwagę, w 1955 roku, a więc już po ucieczce Światły i po naradzie listopadowej, na której poddano krytyce aparat bezpieczeństwa. Prawdopodobnie uzgadniano też taktykę, jak ten aparat oczyścić, by samemu uniknąć odpowiedzialności. I wymyślono, że najlepiej odpowiedzialność zwalić. No na kogo? Na Żydów oczywiście. I Żydzi się nie bronili? Nie, proszę pani, bo Żydzi akurat w ogóle nie czuli się zagrożeni. Zagrożeni mogli być ludzie z bezpieczeństwa, ale ja na przykład nie miałem z nimi nic wspólnego. Mietkowskiego czy Różańskiego całymi latami nie widziałem. Ani ja, ani taka Granasowa czy Kalicka. Natolin to była grupa najbardziej agresywna, najlepiej zorganizowana, najbardziej prężna. Taki Grunwald plus Forum Katowickie. A więc agenturalna. W jakiejś części na pewno. Sądzę, że Kłosiewicz był związany z ambasadą radziecką Witaszewski, chociażby z tytułu swoich zajęć. Zenon Nowak niewątpliwie. A Zawadzki? Mam swoje prywatne zdanie o Aleksandrze Zawadzkim. Pozytywne, że był. Moim zdaniem Zawadzki był od czasu, kiedy został kierownikiem tzw. wojskówki w KPP, Wydziału do Pracy Dywersyjnej w Wojsku Polskim, i chociażby z racji tej funkcji musiał być związany z jakimiś ogniwami wywiadu i kontrwywiadu sowieckiego. Inaczej być nie mogło. Ten wydział nie podlegał KPP. Za tę działalność w wojskówce Zawadzki był aresztowany przed wojną i skazany. Potem pod koniec wojny stał na czele sztabu partyzanckiego w Mińsku. Podlegali mu oficerowie sowieccy, przynajmniej formalnie. I nie ma żadnych wątpliwości, że sztab ten oficjalnie zajmujący się kierowaniem działaniami partyzanckimi na terenach Polski był związany z wywiadem i kontrwywiadem sowieckim, sekretnymi placówkami. Stanisław Wroński też był w tym sztabie. A Ochab proponował Zawadzkiego na pierwszego sekretarza. Myślę, że tylko z dwóch powodów. Ze zwykłej skromności i że naprawdę nie chciał być sam. Olek Zawadzki zaś w jego oczach miał wszelkie ku temu dane. Był starym komunistą, robociarzem oddanym partii. Siedział 8 lat w polskim więzieniu. Zambrowski też. Kandydatura Zambrowskiego nigdy nie wchodziła w grę, chociażby z tego powodu, że Zambrowski był Żydem. W żadnym wprawdzie statucie nie ma takiego zastrzeżenia, ale było to zrozumiałe samo przez się, że co to, to nie. Nigdy więc pierwszym sekretarzem nie mógłby zostać Mintz czy Berman. Z góry przynajmniej formalnie wyznaczone były granice zajmowanych stanowisk. Szóste plenum zaczęło się 20 marca 1956 roku od przemówienia Chruszczowa, który streścił swój referat, dodając kilka bardzo pikantnych szczegółów z życia Stalina. Między innymi jak Stalin zamordował swego szwagra i jak wykończył żonę. Okoliczności śmierci Ali Lujewej poznałem jeszcze w czasie pobytu w Moskwie. Powtarzano wtedy, jako wiarygodną plotkę, że zastrzeliła się po jakiejś awanturze. Bardzo bolał nad tym Woroszyłow. Powiedział ponoć głośno, że ze Stalinem nikt nie może wytrzymać. Taki ma paskudny charakter. Natomiast o zamordowaniu szwagra, zamordowaniu w podstępny, strasznie wschodni sposób, dowiedziałem się dopiero od Chruszczowa. Po wystąpieniu Chruszczowa zarządzono przerwę, sądząc, że przerwa ta zostanie przez niego wykorzystana, by się pożegnać i wyjechać. W ogóle byliśmy zdziwieni, że został na plenum. Logiczne nam się wydawało, że pierwszy sekretarz wielkiej partii nie ma zbyt wiele czasu i po pogrzebie Bieruta natychmiast wyjedzie. Chruszczow jednak oświadczył, że nie jedzie i zostanie także na drugiej części plenum.
Przerwa miała być długa, chyba dwugodzinna, bo jeszcze łudzono się, że Chruszczow wyjedzie. Wyszliśmy na korytarz, podszedłem do niego i w imieniu kilku towarzyszy poprosiłem go o rozmowę. Chruszczow powiedział, proszę bardzo, kiedy? My, choćby teraz. On, że dobrze. Za salą konferencyjną w KC, gdzie zwykle odbywają się narady, znajdują się oddzielne pokoje, sekretariaty wypoczynkowe. Wybraliśmy jeden i usiedliśmy. Romana Granas, Ola Kozłowska, Pszczółkowski, Celina Budzyńska. I potem doszedł do nas jeszcze Hilary Minc. Zapytałem, czy będziecie jedli. Nie, odpowiedział Chruszczow, napije się herbaty. Wszyscy więc poprosiliśmy o herbatę. Zapytałem Chruszczowa, czy prawdą jest, że śmierć Stalina przerwała przygotowania do wielkiej czystki. Nie mam zamiaru, dodałem, kwestionować, że była to śmierć naturalna, ale słyszeliśmy coś o procesie lekarzy. Chruszczow powiedział, tak, chętnie wam opowiem. I zaczął. Nie mieliśmy wątpliwości, że wszyscy są zagrożeni, bo Stalin szykuje nową czystkę. Proces lekarzy kremlowskich był prowokacją Stalina, a Lidia Timoszuk, składająca obciążające ich zeznania, narzędziem w rękach jego ludzi. Takich narzędzi było oczywiście więcej. Śmierć Kirowa też była prowokacją. Wszystkich szczegółów jego śmierci dotychczas nie znamy. Stalin nie lubił Żydów. Ja na to. No tak, był antysemitą. Chruszczow, jak wyskazali? Ja, no, antysemit był. On, no, wrodzie, coś w tym rodzaju, ale to nie takie proste, moi drodzy. I Chruszczow zaczął nam wyjaśniać. Stalin był wielkim rewolucjonistą i wybitnym marksistą. Wszystko, co planował, było robione z myślą o rewolucji, pod kątem, czy jest to dla rewolucji światowej korzystne ideowo, czy nie. I wyobraźcie sobie sytuację. Po wojnie myśmy wysiedlili Tatarów z Krymu. Nie będę wracał do tego, dlaczego i za co, ale Krym opustoszał. I wtedy przyszli do Stalina towarzysze z antyfaszystowskiego Komitetu Żydostwa. Powstał taki w czasie wojny. Przyszli Ilja Remburg, towarzyszka Frumkina, Łozowski, wtedy sekretarz generalny Międzynarodówki Związków Zawodowych oraz wybitny aktor żydowski Michoels. Zaproponowali oni Stalinowi, żeby na Krymie osiedlić Żydów z Ukrainy i Białorusi, którzy przeżyli okupację hitlerowską. Stalin rozumiał wszystkie zagrożenia naszego świata, więc jego tok rozumowania w tej sprawie był następujący. Przedstawiciele antyfaszystowskiego komitetu reprezentują Żydów, a u Żydów wiadomo jak jest. Każdy ma jakieś powiązania ze światem kapitalistycznym, bo każdy ma kogoś za granicą. Ten ma odnu babuszku, u drugowo jest tietuszka, a jeszcze u trzeciego dziadzia. Stalin pomyślał, zaczyna się zimna wojna, imperialiści kombinują jak napaść na Związek Radziecki, a ci Żydzi chcą osiedlić się na Krymie. Wy, pani Majecie, tłumaczył nam Chruszczow, tu Krym, a tu Baku, zagłębie naftowe, ropa. Stalin więc wysunął wniosek, że Żydzi poprzez swoje powiązania stworzyli agenturę. Realizują amerykański plan napadu na Związek Radziecki i Krym będzie miejscem desantu amerykańskiego. Stalin trzasnął w to, no wiecie jak było. Michoels uległ wypadkowi, auto go przejechało, Łozowskiego, Frumkina i innych rozstrzelano, tylko Remburg ocalał. Stalin bowiem bardzo lubił Remburga. No tak, powiedziałem. Stalin był absolutnym, zapiekłym antysemitą. Chruszczow. Nie całkiem to tak. Chruszczow każdą kwestię zaczynał od zdania, że Stalin był wybitnym rewolucjonistą i marksistą. I jakby przekomarzał się ze mną. Tak wyskazali? Antysemita? Da, no wrodzie to było. W końcu 1952 roku zebrał on nas i kazał tworzyć grupę uzbrojonych ludzi. W tym miejscu Chruszczow zawiesił głos, zapytałem, a za czym? Chruszczow, noż to by izbiwat. Ja, kawo izbiwat. Chruszczow, no, jewriejew. Ja, znaczyć pagromy działat. Chruszczow, no da, we to mrodzie. Mróz wszystkich przeszedł po kościach, a Chruszczow ciągnął dalej. Ale wiecie, dla mnie to była bardzo ciężka sprawa, bo mój ojciec, niegramotny i szachtior, górnik, analfabeta, szczycił się tym, że nie brał udziału w pogromach żydowskich organizowanych przez carat w 1905-1907 na Ukrainie. I gdy Stalin zaczął mówić o planowanych pogromach, pomyślałem, jak to może być, że ja, jego syn, na takim stanowisku, będę tworzył grupę uzbrojonych ludzi. Nastąpiło milczenie i ja wtedy przejawiłem ogromny nietakt, bo zapytałem... Nikita Siergiejewicz, iż to wy reszyli? Coście zdecydowali? Chruszczow zrobił minę niezupełnie zadowoloną i powiedział, no, ściast je, że to Stalin wskory zawolił i umier.
Jemy w kratce na pierwszym posiedzeniu Politbiura po jego śmierci. Podjęliśmy uchwałę o zwolnieniu lekarzy i rewizji ich sprawy. Oczywiście nie wszystkich, bo niektórzy umarli. Chruszczow nie powiedział tylko jednej rzeczy, że wnioskodawcą wypuszczenia lekarzy kremlowskich był Beria. Ogromnie przebiegły, mądry, niepospolity facet, także wielki zbrodniarz. Prawie tak wielki jak jego szef. Prawie, bo szefa nikt nie mógł prześcignąć. Beria po śmierci Stalina zrozumiał, że następuje koniec epoki i musi dokonać jakiegoś zwrotu. Dokonał. Chruszczow jego nazwisko przemilczał. Rzekł: potem my tych lekarzy zrehabilitowaliśmy. Ja nie wszystkich. Chruszczow: macie rację, że nie wszystkich, bo my przecież prowadzimy pewną politykę narodowościową. I zaczął o niej mówić tak, żeśmy mało z krzeseł nie pospadali. Minc stanął za mną i szepnął przerażony: przestań, na miły Bóg, przestań z nim rozmawiać, on nic nie rozumie, przestań. Jaką politykę? Zapytałem jednak Chruszczowa. Bo myśmy słyszeli, że u was stosuje się na uniwersytetach numerus clausus, po rosyjsku pacjentnaja norma. A jak u was? Zapytał mnie. Ja u nas nie ma. Chruszczow: da, to skażycie, пожалуйста, towarzysz Staszewski, skolko u was jewriejew? Ja: nie znaju. Chruszczow: jak wy nie znajecie? No w warszawskiej organizacji skolko. Mówię: nie wiem, nigdy się tym nie interesowałem. Nie wiem, kto siebie uważa za Żyda, a kto nie. Nigdy nas to nie interesowało. Chruszczow: nie interesowało to was? Wot i płocho. Powinno interesować. U nas w Sowieckim Sojuzie jest 2% Żydów, więc i w ministerstwach, na uniwersytecie, wszędzie też jest po 2%. Powinniście wiedzieć. Ja: myśmy uważali takie liczenie jako sprzeczne z rewolucyjną ideologią. Chruszczow: nie, to nie tak. Ja nie jestem antysemitą, zastrzegał się, i u nas na przykład jest minister Żyd. My go szanujemy, dobry minister, Dymszyc się nazywa. Trzeba jednak znać granice. No to ilu było w warszawskiej organizacji partyjnej? Nie wiem, naprawdę nikt nie liczył. Przerwa się skończyła, wróciliśmy na salę i biuro polityczne przedstawiło kandydaturę Ochaba na pierwszego sekretarza, którą wszyscy uważali za jedynie słuszną. Chruszczow, mam wrażenie, liczył, że pierwszym sekretarzem zostanie Olek Zawadzki, ale szybko pogodził się z nowym i nie wnosił żadnych obiekcji. Ochab, jeżeli nawet protestował na posiedzeniu biura politycznego, to na plenum swój wybór przyjął do wiadomości jako rzecz już ustaloną, że na jego barkach spoczną nowe obowiązki ze zwykłą żołnierską służbistością. Jest takim typem człowieka, że skoro podjęto decyzję, skoro podjęto uchwałę, nie wypada mu nic innego, jak tylko podporządkować się. KC przystąpił do wyborów członków sekretariatu KC i w tym momencie zetknęliśmy się z ewidentnym antysemityzmem ze strony Natolina. Dla ludzi zaangażowanych, a szczególnie tych uczestniczących w rozmowie z Chruszczowem, był to szok. Sprawa narodowościowa wypłynęła, kiedy z sali przedstawiono kandydaturę Zambrowskiego. Dlaczego nie pana? Nie, nie. Praca w aparacie centralnym bardzo mi nie odpowiadała. Nigdy nie miałem apetytów na wodzostwo. Proszę mi wierzyć. Panu nie wierzę. Trudno. Byłem szczęśliwy, kiedy znalazłem się na czele warszawskiej organizacji wojewódzkiej. Kontakty z różnymi organizacjami, fabrykami. Cała masa ludzi dookoła. Lubię masę ludzi dookoła. Och, to widać. W parę dni po plenum przysłano nam ze Związku Radzieckiego pełny tekst referatu Chruszczowa wygłoszonego na 20. zjeździe KPZR. Radziecka partia stenogramy ze swoich plenarnych posiedzeń i zjazdów wydaje w formie zeszytu wielkości A4, drukowanych po 2 szpalty na każdej stronie, oprawionych zawsze w czerwony karton. Na górze okładki stoi napis «Savierszenno sekretno», w środku tytuł, a u dołu «Rassywajca jegierskoj pacztoj». Kiedy je po raz pierwszy zobaczyłem, a było to daleko wcześniej, byłem zdumiony tym terminem. Jest to bowiem forma i termin wprowadzony w czasach cara Mikołaja I. Feldjägerskoj, strzelec polowy, z niemieckiego, była to stara formacja wojskowa przeniesiona do żandarmerii i używana do przekazywania specjalnej poczty, najbardziej tajnych dokumentów, a także eskortowania więźniów. Tego rodzaju zeszyt przyszedł do Ochaba w kilka dni po 6. plenum, w jednym egzemplarzu z odpowiednim numerem. Ochab zakomunikował mi, że jest, więc od razu zażądałem, by tekst udostępnić nie tylko członkom biura politycznego czy sekretariatu, ale szerszemu zestawowi ludzi. Ochab zgodził się i początkowo przemówienie Chruszczowa wyłożono do czytania w KC w jednej sali na górze. Mogli jednak czytać tylko realnej znający język rosyjski. Był to stenograficzny tekst z cwiszenrufami, oklaskami.
Po paru dniach stanęła sprawa jego przetłumaczenia, bo kupa ludzi, członków KC, nie znała języka rosyjskiego. Ochab się zgodził. Kilku ludzi przetłumaczyło, odbito na powielaczu kilkadziesiąt ponumerowanych egzemplarzy i rozesłano do wszystkich pierwszych sekretarzy wojewódzkich, członków KC i ich zastępców, ale z zastrzeżeniem, że należy go po przeczytaniu zwrócić. Jeden egzemplarz dostał też Komitet Warszawski. Po pewnych wahaniach uzgodniłem z paroma członkami egzekutywy, że referat jest ważnym dokumentem, który powinni znać wszyscy. Oficjalnie oznajmiliśmy, że wydrukujemy 3000 numerowanych egzemplarzy. Nieoficjalnie drukarzom kazaliśmy drukować 15 000 z powtarzającą się numeracją. Drukarze jeszcze sobie dodrukowali na własną rękę i pieczęć milczenia wokół raportu Chruszczowa została złamana. Jeszcze ciepłe egzemplarze wręczyłem osobiście Filipowi Benowi, korespondentowi z Le Monde, Grusonowi z Herald Tribune oraz Florze Lewis z New York Timesa, trzem zaprzyjaźnionym dziennikarzom zagranicznym, którzy natychmiast wysłali go teleksem na zachód. W ten sposób złamałem wszystkie zasady dyscypliny partyjnej. Bomba pękła i nastąpił wybuch. Chruszczow próbował zaprzeczać, oświadczając, że dokument jest sfałszowany. Komitet Centralny Francuskiej Partii Komunistycznej z Torezem na czele go poparł, ale nic im to nie pomogło. Raport Chruszczowa stał się publiczną tajemnicą. A co za nielojalność! Jak pani wiadomo, od 14 lat nie dostaję paszportu i mówią mi ludzie, że nie dlatego, iż bezpieka się na mnie uwzięła. Mówią mi, ty masz od ruskich pieczęć. Pan ich zawiódł czy zdradził? Jak to było? Oni mnie nie lubią. Ta ich niechęć zresztą wcale nie jest jakaś irracjonalna, zapewniam panią. Ja w ich oczach robiłem rzeczywiście coś okropnie niedobrego. Według nich zawsze reprezentowałem głęboko fałszywą, rewizjonistyczną linię. I oni mnie doskonale znali. Pamiętam, gdy pojechałem z Mazurem jeszcze z kimś na lotnisko witać Bułganina, który właśnie przyleciał do nas na 22 lipca 1956 roku, przeżyłem zdumiewającą historię. Staliśmy na płycie lotniska. Bułganin zszedł ze stopni i wyciągnął do mnie rękę. Zdrastwujcie, towarzysz Staszewski. No, jak dzieła w Warszawie? On już wiedział, powiedzieli mu widocznie w samolocie, że facet stojący między tym a tym to jest ten Staszewski z KW. O, mógł to być gest przyjaźni, nie wrogości. O nie, proszę pani, oni mnie obserwowali, a obserwuje się zawsze podejrzanego. Rozwój sytuacji przecież w Polsce szedł w kierunku dla nich wcale niepożądanym, a ja ten kierunek popierałem. Już w maju 1956 roku jasne stawało się dla wszystkich, że Ochab nie może się zdecydować ani na szerokie, głębokie reformy, ani nie potrafi sprostać rosnącym nastrojom i może nastąpić moment, kiedy będzie nie do utrzymania na stanowisku pierwszego sekretarza, gdyż to, co reprezentuje, zbyt daleko rozejdzie się z oczekiwaniami społecznymi. Wtedy z różnymi ludźmi zaczęliśmy się zastanawiać nad możliwością wysunięcia Cyrankiewicza na stanowisko pierwszego sekretarza. Poza nim i Rapackim nie było nikogo nieskompromitowanego. Cyrankiewicz przy tym miał piękną przeszłość, Oświęcim i udział w ruchu oporu oraz zajmował bardzo liberalne, reformistyczne stanowisko. Posiadał przy tym wiele walorów osobistych i intelektualnych oraz niewątpliwie był zręcznym politykiem, inteligentnym, cieszącym się mirem. Jego PPS-owska przeszłość przestała być obciążeniem, a mogła stać się atutem w rozmowach ze społeczeństwem, być pomostem między partią a społeczeństwem. Rozmawiałem o nim z Rapackim i Zambrowskim i oni także uważali, że jest to jakaś kandydatura. A miał szansę? Miał. Poznań oczywiście przekreślił, choć jego przemówienie było moim zdaniem raczej wynikiem braku charakteru niż braku wyobraźni. Tak i otrzymał dyrektywy i je spełnił. Dwukrotnie. Różnica jednak między jego przemówieniem z 1956 a 1970 roku była taka, że w 1956 roku nie miał on chyba jeszcze świadomości, w czym bierze udział, a w 1970 roku już miał pełną. W 1956 roku zapadła decyzja, żeby nie prowadzić rozmów, nie podejmować mediacji, ale rąbać, złamać bunt. Cyrankiewicz tym dyrektywom się podporządkował, wygłosił straszne przemówienie na cmentarzu w Poznaniu, grożąc odrąbywaniem rąk tym, którzy podniosą je na socjalizm, i stracił twarz. Moje plany stały się w tym momencie nieaktualne. Przecież Cyrankiewicz powiedział tylko to, co może trochę w mniej dramatycznej formie powtórzono na wiecach zwoływanych w całej Polsce. W Warszawie też. Warchoły, chuligani, agenci amerykańscy. Jak zwykle. Wiece potępiające były oczywiście, bo to rytuał, ale ich zasięg był stosunkowo niewielki. Chodziło raczej, by głośno deklarować potępienie dla wystąpień poznańskich, a więc realizować aktualną linię partii, ale w rzeczywistości w fabrykach ujawniły się wtedy nastroje propoznańskie. Ze strony poznaniaków zresztą były próby nawiązywania kontaktów z Warszawą,
Bodajże trzeciego dnia wypadków pojawiły się w niektórych miejscach Warszawy delegacje z Poznania, a potem w lipcu na siódmym plenum uznano, że protest robotników Poznania był słuszny. Tylko podłączyły się do niego elementy warcholskie, wrogie ustrojowi PRL, wykorzystujące słuszny robotniczy protest. A skąd pani to wie? Kilku podstawowych zdań nauczyłam się po prostu na pamięć. A pan nie? Ja je umiem. Już jesień, nadal trwały pana piękne dni, a po Warszawie szła plotka, że rozdaje pan broń. Pan Ochab zaprzeczył. Powiedział, nie rozdawał, bo jej nie miał. Nie miałem, to prawda, ale częściowo. Z KBW przydzielono 800 sztuk broni, parę karabinów maszynowych i granatów ręcznych dla milicji robotniczej, która powstała w fabryce samochodów na Żelaniu. Powstawały wtedy różne grupy samoobrony w wielu zakładach przemysłowych, ale uzbrojona była tylko grupa robotników na Żeraniu, którą dowodził były dąbrowszczak Wąsik. Robotnicy ci mieli zorganizować zasłonę dla Warszawy przed polskimi oddziałami, które generał Chuszcza wypuścił z okręgu pomorskiego i które szły na Warszawę. Niezależnie od nich na Warszawę kierowały się wojska radzieckie, ale że stacjonowały dalej, bezpośrednie niebezpieczeństwo groziło ze strony wojsk polskich dowodzonych przez generała Chuszcze. Milicja robotnicza z Żerania wyjechała im na spotkanie. Otrzymała zadanie, by politycznie rozłożyć to wojsko. Robotnicy weszli w szeregi, zaczęli agitować i wojsko rzeczywiście się zatrzymało. Tej decyzji z nikim nie konsultowałem, bo bałem się, że usłyszę sprzeciw ze strony Ochaba. A jaki scenariusz mieli Rosjanie? Nie wiem dokładnie. Wiem jednak, że przewidywano interwencję. W przeddzień ósmego plenum wiedzieliśmy już o niej dokładnie. Dowódca wojskowego kręgu warszawskiego, generał Andrijewski, Rosjanin, zwołał bowiem wszystkich dowódców jednostek położonych w garnizonie warszawskim i okolicy oraz sztab polityczny i na terenie Cytadeli odbył z nimi odprawę. Dwóch oficerów, major i pułkownik, wyszło w trakcie jej trwania i przyszło do mnie do Komitetu Warszawskiego. Powiedzieli, na tej odprawie opracowuje się zamach stanu oraz plan aresztowań. Zadzwoniłem natychmiast do Ochaba. Ochab porozumiał się z Gomułką i około południa odbyło się posiedzenie. Ochab, Gomułka, Rokosowski i ja. Ochab zagaił, że właśnie towarzysz Staszewski przybył z informacjami, iż na terenie Cytadeli odbywa się odprawa zwołana przez generała Andrijewskiego. Wydawane są co najmniej dziwne rozkazy i zapytał Rokosowskiego, czy o tym wie. Rokosowski w pierwszej chwili skłamał, że nie. Ochab się zdziwił i zwrócił do mnie. Może jednak sprawdzisz, bo towarzysz Rokosowski przecież by wiedział. Powiedziałem, nie mam żadnych wątpliwości, niech towarzysz Rokosowski sobie przypomni, czy na pewno dobrze pamięta. Wtedy Rokosowski zaczerwienił się, bo on w ogóle rumienił się jak panienka, a w zdenerwowaniu bladł i czerwienił się. Spłoniony więc Rokosowski powiedział, że naprawdę nie wie, ale są takie czasy, że nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby dowódca odpowiedzialny przecież za utrzymanie ładu i porządku w Warszawie spotkał się ze swoimi oficerami. Narada więc jego zdaniem mogła mieć charakter zabezpieczający przed rozruchami czy rozrubami. Wtedy Gomułka, który siedział cały czas milcząc, odezwał się, by podkreślić chyba, że orientuje się w sytuacji. Obsadzanie gmachów i obiektów publicznych planuje się w sytuacji nadzwyczajnej. O tym chyba wy musicie wiedzieć, towarzyszu marszałku. Rokosowski jeszcze raz powtórzył takie czasy. Ochab dodał, no to wszystko jasne, nie mamy już sobie co dalej wyjaśniać. Proszę tylko towarzysza marszałka, byście byli łaskawi odwołać te rozkazy. I posiedzenie się skończyło. Ale co jasne? Że Rokosowski rozkazów nie odwoła, bo nie był ich inicjatorem i nie zrodziły się tutaj. Rozmowa ta miała miejsce w południe, a następnego dnia nad ranem przyleciał Chruszczow ze świtą. Jednostki radzieckiej floty wojennej dopływały do wybrzeża polskiego, stanęły na redzie w Gdańsku. Wojska radzieckie, zarówno te w kraju, jak i oblegające nasze granice, ruszyły. Wypadki toczyły się błyskawicznie. Rozmowy z Chruszczowem, ósme plenum i wreszcie wiec na placu defilad, chciałem go zwołać natychmiast. Uważałem, że trzeba wykorzystać nastrój euforii, jaki wtedy zapanował w Warszawie. Gomułka się sprzeciwił. Powiedział, masy są rozjuszone, rozgorączkowane, nie trzeba się śpieszyć. On w ogóle nie chciał tego wiecu. On wieców nie lubił. Jak mógł nie lubić, skoro są elementem ideologii? Nie każdy wiec, proszę pani, nie każdy. A jaki jest dobry? Dobre były gierkowskie, zwłaszcza w Katowicach. Ludzie krzyczeli, Gierek, partia, partia, Gierek, naród, partia. Takie wiece są dobre. Natomiast spontaniczne, na których nie wiadomo, co się stanie, są do luftu. Na placu defilad przecież by krzyczeli Gomułka, jak poprzednio Stalin, Bierut. Było to chyba jasne.
Jasne było, że będą krzyczeć Gomułka, ale wcale nie jasne, czy także partia. Gomułka się bał, że fala wzburzenia przeleje się, przybierze formy i kształty, których on nie jest w stanie przewidzieć, a tym bardziej nad nimi zapanować. I bał się antysowieckich nastrojów. Powiedział wyraźnie, trzeba poczekać, masy są rozjuszone. Zresztą ten wiec do niczego Gomułce nie był potrzebny. On już wiedział, że ma władzę, że jego racja jest na wierzchu i nie potrzebowałby jeszcze ludzie mu krzyczeli. Przy tym trzeba mu oddać, nie był człowiekiem próżnym. Słuchał okrzyków na swoją cześć nie bez przyjemności, bo każdy to przecież lubi, ale specjalnie mu na nich nie zależało, w przeciwieństwie do Gierka. Komitet Warszawski jednak nalegał, że Gomułka powinien pokazać się ludziom, powiedzieć, co się stało. I po długich bojach i naciskach Gomułka się zgodził. Wiec miał się odbyć w środę, w 10 dni po 8 plenum. Przez te 10 dni Gomułka stale do mnie dzwonił, czy ręczymy za jego przebieg, i bez przerwy pytał, czy dojdzie do rozruchów, czy nie dojdzie. Dojdzie, nie dojdzie. Przed wiecem zapytał mnie, czy mam zamiar przemawiać. Powiedziałem tak, otworzę wiec krótkim wystąpieniem. Nie podobało mu się to. Chciałby jego przemówienie było jedynym wygłoszonym na placu. I wskoczył na mnie. A co wy właściwie chcecie powiedzieć? Jeszcze dobrze nie wiem, skłamałem, bo nie miałem zamiaru mu się spowiadać. Krótko otworzę, dodałem, i powiem parę zdań, co myśmy zdobyli, czego musimy bronić. Nie, sprzeciwił się Gomułka, a podejrzliwy był zawsze jak cholera. To ja już powiem. Nie wiem więc, odpowiedziałem, po co mam tam być. Wy, zadysponował, otworzycie. Co chciał pan powiedzieć? 5-10 zdań. Jeszcze ich nie napisałem, ale już przemyślałem. Uzyskaliśmy to, co nazywa się możnością stanowienia o sobie, co oznacza, że odtąd my będziemy stanowili, jak ma wyglądać Polska, jakimi drogami ma iść u nas socjalizm. Jest to największa nasza zdobycz i bronić jej. W tym momencie chciałem skierować się do obecnych. Musicie wy. Wy macie tego strzec. Wy wszyscy, którzy tu jesteście. Czysta demagogia. Nie, to było jedyne, co należało powiedzieć. Nie chciałem mówić ani o Związku Radzieckim, ani dawać żadnych obietnic, ale wybić tę możność stanowienia o sobie. Co pan w końcu powiedział? Ludu Warszawy, otwieram wiec, proszę o zabranie głosu towarzysza Wiesława. Wszystko? Niestety. Morze głów, tłumy, środa, godzina 15. 24 października. 300-500 tysięcy. Weszliśmy podziemnym przejściem od Pałacu Kultury. Do trybuny zaczął przesuwać się Rokosowski. Bardzo chciał stać razem z członkami biura politycznego. Zacząłem się bać, że kiedy przybliży się do barierki, może coś się przydarzyć. Albo tłum rzuci się na trybunę, albo zacznie w niego czymś ściskać. Był wysoki, a więc bardzo widoczny. Podszedłem do niego, marszałku, cofnijcie się. On nie zrozumiał. Wojak zresztą nie przywykł się cofać i pyta, dlaczego. Ja bardzo was proszę, towarzyszu Rokosowski, jednak się cofnijcie. Nie jest to dla was audytorium. Cofnął się do dalszych rzędów, blady, usta zaciśnięte. Transparenty, czerwone i biało-czerwone flagi. Po raz pierwszy napisy popierające walkę Węgrów, solidaryzujące się z nimi, zwłaszcza te bliżej trybuny. Gomułka potwornie zdenerwowany, piekielnie zdenerwowany, przemówił, dość wiecowania. Ten niech będzie pierwszym i ostatnim, do pracy. Tłum zaczął krzyczeć, Spychalski! Spychalski był przecież tym drugim prześladowanym i można go było przeciwstawić temu widocznemu, jednak bo wysokiemu Moskalowi. Ryk, Spychalski! Mówię Spychalskiemu, zabierzcie głos. Speszył się. Chwilę bronił, wreszcie przemówił i było to kompromitujące. Nigdy nie był dobrym mówcą, ale wtedy wypadł całkiem fatalnie. Coś jąkał, stękał. Szczerze mi go było żal. Po paru minutach skończył. Odetchnąłem. Zaczęło się ściemniać i nagle okrzyki Wyszyński, Wyszyński. Gomułka, zdenerwowany, pyta, co oni krzyczą. Mówię, krzyczą Wyszyński. Rozwiążcie wiec. Rozwiązuje. Ludzie zaczynają się rozchodzić, ale zostaje jeszcze masa z 70 tysięcy i ta masa wznosi okrzyki na cześć Wyszyńskiego, który jeszcze siedział w Komańczy, jeszcze niezwolniony. Skandują Wyszyński do biura politycznego. Oczywiście, co w naszych czasach brzmiało jak paradoks, ale oddawało nastroje społeczeństwa. Gomułka, blady jak trup, roztrzęsiony, ucieka do Pałacu Kultury i od strony sali kongresowej odjeżdża do KC. Zostaje na placu razem z Goździkiem, pierwszym sekretarzem Komitetu Zakładowego w fabryce samochodów na Żeraniu. Przedzieramy się przez szpalery manifestantów do gmachu pod sedesami, gdzie na 5. piętrze znajdowała się zaimprowizowana niewielka rozgłośnia. Goździk prosi o spokój. Wyzywa do rozejścia się. Ludzie rozchodzą się. Wracam do Komitetu Warszawskiego. Pod komitetem spotykam garstkę literatów. Przyszli bronić komitetu. Pomysł zapewne Putramenta,
bo nie wiedzą przed kim. W komitecie dowiaduje się, że tłum zawrócił z krakowskiego przedmieścia i Nowym Światem kieruje się w stronę ambasady radzieckiej na Belwedersko, a na Politechnice zwołano wiec. Goździk jedzie na Politechnikę, a ja proszę o pomoc robotników z Żerania i idę na Belwederską. A KBW nie czuwało? Przygotowany był batalion czy kompania, ale nie miało to żadnego praktycznego znaczenia. Po pierwsze, służba bezpieczeństwa w tym czasie w ogóle się nie liczyła. Po drugie, nie wolno było dopuścić do starcia KBW z manifestantami. Po trzecie, nie można było dopuścić ludzi pod ambasadę. Użycie KBW zresztą zawsze skończyłoby się tragicznie. Pozostały rozmowy. Robotnicy z Żerania przyjechali ciężarówkami błyskawicznie. Pchnęliśmy ich przed oddział KBW, który stał rozstawiony na rogu ulic Belwederskiej i Bagatyli. Rozpoczęły się perswazje, tłumaczenia, wyjaśnianie. Gomułka trząsł się przy telefonie, dzwonił co chwila i pytał, czy ja ręczę, że ta manifestacja nie dojdzie do ambasady i nie skończy się rozruchami w Warszawie. W pewnym momencie wpadł nawet na pomysł, by wezwać wojsko. Nie ważcie się, powiedziałem, żadnego wojska nie chcę, ludzie się uspokoją. Rozumieją, że nie można urządzać żadnych rozrób i demolować ambasady radzieckiej. Znowu zapytał, ręczycie? Ręczę, odpowiedziałem. A ręczył pan? Proszę pani, tłum niezaatakowany, niesprowokowany zawsze się rozejdzie. Może to trwać dłużej albo krócej, ale nastąpi. 4 listopada odbyła się narada w sali kongresowej Pałacu Kultury i nabierałem coraz mocniejszego przekonania, że sprawa października jest przegrana, że Gomułka przystąpił do odwrotu i nie ma zamiaru dotrzymać swoich obietnic. Narada nieudana. Potem nastąpiło posiedzenie Komitetu Warszawskiego z udziałem Gomułki, na którym poddał on komitet druzgocącej ocenie. Oskarżył KW o działalność, no jaką? Kontrrewolucyjną? Jeszcze nie. Najpierw oskarża się o ekstremizm, a dopiero potem o kontrrewolucję. Taka obowiązuje kolejność. Gomułka znał te zasady gry, więc uznał Komitet Warszawski za uosobienie ekstremy, mówiąc, że jego postulaty i dążenia wywołują niepokoje społeczne, niepokoje w partii, że Komitet Warszawski przeciwstawia się jedności partii, przeszkadza w jej konsolidacji. Z punktu widzenia Gomułki miało to pewne uzasadnienie, gdyż my, późnym latem 1956 roku, utworzyliśmy komisję, której zadaniem było opracowanie tez o roli aparatu partyjnego. Przewodniczyła jej Romana Granas. Komisja sformułowała dokument, w którym zaproponowała m.in. wydatne zmniejszenie ilościowe aparatu co najmniej o 2/3, wybory etatowych pracowników przez konferencję wojewódzką i ich odpowiedzialność przed delegatami konferencji i członkami plenarnych posiedzeń. Komisja bowiem wyszła z założenia, że aparat partyjny powinien pełnić rolę służebną wobec członków partii i być okresowo rozliczany ze swojej działalności. Tezy te zostały przyjęte przez plenum KW i zatwierdzone przez egzekutywę, a następnie przekazane Komitetowi Centralnemu. Zrobiły one duże wrażenie, bo po raz pierwszy w tak jawny i wyraźny sposób przeprowadziliśmy zamach na monopolistyczną pozycję aparatu. U niektórych członków biura politycznego zyskały one aprobatę. Dziwiono się tylko śmiałości i wyrażano wątpliwości, czy propozycje te nie poszły za daleko. Inni zaś uznali je za próbę demontażu partii, a więc próbę zniszczenia tego, co partia z ogromnym wysiłkiem stworzyła i uznawała za najcenniejsze, swój aparat. Z najzacieklejszym jednak sprzeciwem spotkały się tezy ze strony samego aparatu. Gomułka po pewnym czasie, mimo innych zapowiedzi pozorujących je działań, aparat ten poparł. Wiedziałem już, co będzie, bo Gomułka niewątpliwie był doskonałym taktykiem, konsekwentnie dążącym do celu i potrafił nieźle planować swoje gry polityczne. Jak rozegrał z panem? Ze mną bardzo prosto. Rozwinął kampanię przeciwko Komitetowi Warszawskiemu, w której brali udział jego najaktywniejsi zwolennicy, Strzelecki, Moczar, Kliszko. Ustawa z dnia 31 lipca 81 o kontroli publikacji widowisk, etc. Idące ramię w ramię z Natolinem. Przy czym o tym nie wolno zapominać, kampania przeciwko Komitetowi Warszawskiemu była niczym innym jak kampanią przeciwko zdobyczom października, gdyż ta właśnie organizacja miała największy udział w określeniu i lansowaniu programu października. Po raz drugi przyszedł Gomułka na posiedzenie KW. Poprosiłem go o rozmowę i poszedłem na nią z postulatami. Powiedziałem, że to w końcu organizacja warszawska, wespół ze społeczeństwem warszawskim, przygotowywały październik. A przygotowywały go nie tylko po to, by Wiesław stanął na czele partii, a także w imię postulatów, które nie zostały dotąd spełnione. Przedstawiłem je. Było ich bodajże 10. Gomułka odpowiedział na każdy negatywnie. Żądałem powoływania rad robotniczych wybieranych w wolnych wyborach. Gomułka się oburzył.
Grozi to kompletną anarchizacją życia państwowego. Przedstawiłem propozycję powołania Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Stanu? Zdziwił się Gomułka. Znaczy, my sami będziemy siebie sadzać do więzień, tak? Wreszcie przedstawiłem postulat podpisania umowy z Kościołem i rozwiązania paksu. Powiedziałem, jeżeli prowadzimy rozmowy z Kościołem w celu zawarcia umowy honorowanej przez obie strony, to musi być ona honorowana przede wszystkim przez nas, a do tego niezbędne jest zlikwidowanie paksu, organizacji dywersyjnej powołanej do zwalczania Kościoła. Na to Gomułka mi odpowiedział, ja wiem, wy byście chcieli pozostawić mnie sam na sam z Wyszyńskim, ale ja tego nie zrobię. Ja bicza na siebie nie ukręcę. Rozmowa była prowadzona w cztery oczy, ale nie pozostawiła mi żadnych złudzeń. Jak wypadki dalej się potoczą i co będzie ze mną? I pan, także nie debiutant w grach politycznych, nie mógł pokrzyżować jego planów? Nie mogłem, nie byłem w stanie. Nie znalazłbym zresztą zwolenników, bo fascynacja Gomułką była tak przerażająca, że trudno ją sobie wyobrazić, nie przeżywszy jej. Powiedzenie na Gomułkę jakiegokolwiek złego słowa było czymś niewyobrażalnie strasznym. Gomułce okazano kredyt. Olbrzymi i bez pokrycia, bo w gruncie rzeczy, jak dzisiaj czyta się jego przemówienia z ósmego plenum czy z placu defilat, niewiele on obiecał. Ludzie jednak ulokowali w nim ogromny ładunek nadziei swoich dążeń i choć podstaw do tego było niewiele, wierzyli mu. Nawet tak mądry człowiek jak Zawiejski był zafascynowany Gomułką i tłumaczył prymasowi przed wyborami do Sejmu w styczniu 1957 roku, że jednak Wyszyński powinien poprzeć wybory i przyłączyć się do wezwań Politbiura, by głosować bez skreśleń. Prymasowi w kampanii wyborczej coś się nie podobało. Podejrzewał obłudę, dwulicowość, a naiwny kochany Zawiejski nic. Spotkałem go w kilka miesięcy później, na przyjęciu z okazji 22 lipca w Urzędzie Rady Ministrów. Zawiejski przewodniczył kołu poselskiemu Znak, a ja już byłem redaktorem naczelnym Polskiej Agencji Prasowej. Spotkaliśmy się w ogrodach urzędu i Zawiejski zwrócił się do mnie. Panie Stefanie, czy pamięta pan, że razem z Gomułką podpisaliście nam weksel w październiku? To już lipiec, panie Jerzy, przypomniałem mu. Nie zrozumiał, o co chodzi, więc wyjaśniłem wprost. Ja podpis na wekslu dawno wycofałem, pół roku temu, a panu radzę oddać go do protestu. Do czego? Niespłacony weksel oddaje się, proszę pani, do sądu, do protestowania. To taki termin bankowy. Sąd wyznacza komornika, a komornik wszczyna egzekucję. A podpis wycofuje się bez zawiadamiania strony zainteresowanej? Zawiadamia się oczywiście, ale w banku. Zawiejski spojrzał na mnie niedowierzająco. Niech pan nie żartuje, powiedział. Nie żartowałem. Od grudnia 1956 roku miałem pełną świadomość, że muszę odejść, bo inaczej urządzą mi reprezentacyjny polityczny pogrzeb. Więc kiedy zaproponowano mi wpisanie na listę kandydatów do Sejmu, powiedziałem beze mnie. A dlaczego Gomułka chciał pana jeszcze w Sejmie? Wszyscy sekretarze kandydują na pierwszym lub drugim miejscu. To zwyczaj znany od początku Polski Ludowej, którego nikt nie miał zamiaru zmieniać. W styczniu 1957 roku podałem się do dymisji. Gomułka nie pozwolił. Biuro polityczne oświadczył mi, odrzuca wasz wniosek. Tego się zresztą spodziewałem. Gomułce zależało, bym przetrzymał wybory, żyrował jeszcze wystawiony przez niego weksel. Przetrzymałem. Po wyborach znowu wypłynęła sprawa Komitetu Warszawskiego, zebrało się biuro polityczne. Byłem ja i mój drugi sekretarz Stanisław Kuziński. Złożyłem sprawozdanie z działalności komitetu i wtedy nastąpił atak Gomułki. Zaczął krzyczeć, że w komitecie dzieją się rozruby. Jakie? Przerwałem mu. Przecież to wy je robicie. Gomułka. Wy nawet nie umiecie dać sobie rady z akcją ulotkową, którą organizują przeciwko nam. Ja. Oczywiście, że nie umiem, ponieważ te ulotki drukowane są w Akademii Sztabu Generalnego, w Bezpieczeństwie, w Wojewódzkim Komitecie Warszawskim i w Komitecie Centralnym. Były to ulotki różnego rodzaju przeciwko Wiesławowi i za Wiesławem. Antysowieckie częściowo, a wszystkie drukowane po to, by w narodzie podtrzymać mit, że Gomułka nie odchodzi od października i by wezwać masy do głosowania bez skreśleń. Chytrze to było pomyślane. Z jednej strony rozkręconą akcję ulotkową, a z drugiej potworzono szereg ekip, nie tylko w Warszawie, by tworzyły ciepłą atmosferę wokół wybranych przez Gomułkę, zagrożonych bojkotem kandydatów, na przykład w obronie Cyrankiewicza. Ani ja, ani Komitet Warszawski nic z tymi akcjami kierowanymi przez Cyrankiewicza i Kliszkę nie mieliśmy wspólnego. Ale ulotki drukował pan także.
Jedyne ulotki, które rzeczywiście były drukowane za moim przyzwoleniem, to były dwa plakaciki zaprojektowane przez Starowiejskiego. Jeden gołąbek pokoju, któremu krew ścieka z dzioba, i drugi czołg radziecki miażdżący ulicę Budapesztu. Podpisane? Oczywiście, że nie. Anonimowe. A czemu miały one służyć, że zapytam ulubionym gazetowym sloganem? Wyrażały po prostu nastroje społeczne. Nie. One je zaogniały. Proszę pani, bardziej zaognić już nie mogły. Drukowane zresztą były w październiku, listopadzie, a Gomułka mówił o styczniu. Na posiedzeniu biura politycznego nikt nie zabrał głosu. Wszyscy patrzyli w stół. Gomułka po dłuższym pojedynku słownym ze mną wreszcie powiedział: nie pozostaje nam nic innego, jak przyjąć propozycję dymisji towarzysza Staszewskiego. Dalej panowało milczenie, więc Gomułka dodał: wniosek jest przyjęty, dziękuję, robimy przerwę na papierosa. Przełamał swojego sporta i połówkę wsadził do lufki. Wszyscy zaczęli wyciągać papierosy, bo na posiedzeniach palenia nie było. Wstawać. I wtedy podszedł do mnie ochap. Ze współczuciem szepnął mi po rosyjsku: dzierżyj, soldat, trzymaj się, żołnierzu. Mnie to za przeproszeniem wkurwiło, tak iż myślałem, że go lunę. Facet siedział cały czas cicho, jak nie wypominając Rapacki i Zambrowski, którzy byli ze mną klawo, a teraz wyjeżdża do mnie ze współczuciem. Edek, powiedziałem głośno, by Gomułka też słyszał. Czyś ty zwariował? Zapamiętaj sobie. Ja wam bolsze nie saudat. A po przyjacielsku mogę ci powiedzieć jedno. On was wszystkich powystrzela jak kaczki pojedynczo. I Rapackiego, i Zambrowskiego, i Jędrychowskiego, i ciebie. Wszystkich powystrzela. Jak kaczki was wszystkich załatwi. To sobie zapamiętaj. Do widzenia. Cześć. Przyszedłem do domu i oznajmiłem żonie: masz do wyboru. Rozejść się ze mną albo zostać. Jeśli zdecydujesz się na drugie, pamiętaj, że przeżyjesz ciężkie czasy. Najcięższe w swoim życiu, fatalne. Będziesz za to miała okazję się sprawdzić. Wybieraj. Na to Danka powiedziała: no i bardzo dobrze. Och, jak pan lubi przesadzać. Nie takie fatalne. Ma pan najpiękniejsze mieszkanie ze wszystkich przeze mnie widzianych. 5 ogromnych pokoi. Z pokojem łazienkowym i 2 ubikacjami. Najładniejsze meble, przeważnie antyczne. Najliczniejsze towarzystwo w czasie okazjonalnych przyjęć. Podobne ma Bieńkowski, Kisielewski. Zostawmy więc. Poszedł pan do opozycji. Nie, poszedłem na redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej. Zresztą no bardzo krótko, bo z mety popełniłem ogromny błąd. Wyjechałem za granicę na przegląd placówek papowskich. I dokonałem odkrycia, którego się zresztą spodziewałem, że nasi korespondenci, zamiast zajmować się obsługą prasową agencji, obciążeni są zadaniami innego resortu. Przed powrotem do Polski odbyłem dość charakterystyczną dla sposobu myślenia tych panów rozmowę z jednym z naszych korespondentów w Londynie. Oznajmiłem mu, że wraca do kraju, a on zaskoczony: kiedy, dlaczego? Wymijająco odpowiadam, że potrzebujemy w Londynie nowego człowieka, wykwalifikowanego dziennikarza, a on dalej nic nie rozumiejąc pyta mnie: towarzyszu, a wyście to uzgodnili? Udaje, że nie rozumiem, o co chodzi, a z kim miałem właściwie uzgadniać? On się zmieszał. Nie, nic. Nie ustępuję. Wyjaśnijcie, z kim mam uzgadniać swoje decyzje. Nie odpowiedział. Ale zaczął się tłumaczyć, że być może rzeczywiście jest złym dziennikarzem. Powiedział dokładnie: dziennikarzem jestem do dupy, ale jestem wierny. Całkiem bezwiednie, w prostych słowach objaśnił politykę kadrową partii. Nikt nie musi być kompetentny na danym stanowisku. Wystarczy, by był wierny. Moje decyzje wywołał, zwrócił się do mnie pułkownik Sienkiewicz z wywiadu, który widocznie zarządzał korespondentami papu, i wysunął pretensję, że odwołuje ludzi, na których mu zależy. Powiedziałem, że mnie to nie interesuje i wypraszam sobie wszelkie ingerencje. Wtedy zadzwonił Ante Kalster, wiceminister resortu spraw wewnętrznych. Podobno miałeś jakieś scysje z Sienkiewiczem, zapytał. Odpowiedziałem, że nie, żadnych scysji nie miałem. Wyprosiłem tylko wtrącanie się w moje sprawy. Niech rządzi, ale swoimi ubiakami. Powiedziałem jeszcze: słuchaj, Antek, wy macie dostatecznie dużo możliwości lokować swoich ludzi, gdzie chcecie, ale uważam, że z łączenia akurat tych dwóch zawodów nic dobrego nie wychodzi, czy wam się to podoba, czy nie. Dopóki ja będę w papie, wszędzie tam, gdzie będzie występowała osmoza was i nas, będę ją likwidował. Antek odpowiedział mi wtedy, dowcipnie zresztą: nie chcę cię martwić, ale obawiam się, że niedługo będziesz. Poza tym podzielił mój pogląd, ale zaznaczył, że będziemy w nim niestety, odosobnieni. Przewidział dobrze, bo ja już długo w papie nie zostałem. Któregoś razu latem 1958 roku zadzwonił do mnie Zambrowski, był wtedy członkiem biura politycznego. Poprosił mnie do siebie i oznajmił, że decyzją biura politycznego przestaje pełnić funkcję redaktora naczelnego papu.
Była to oczywiście decyzja nie biura, ale Gomułki, decyzja perfidna. Miałem właśnie jechać do Jugosławii na podpisanie umowy z Taniugiem i Niemiec Zachodnich na zaproszenie Szpigla i agencji DPA. Na 2 dni przed moim wyjazdem Gomułka przyszedł na posiedzenie biura. Oświadczył, że ma wiadomości, iż Tito organizuje w Belgradzie zjazd międzynarodówki rewizjonistycznej. I ja jadę do Jugosławii po to, by wziąć w niej udział. Gomułka zaproponował bezwłoczne zdjęcie mnie ze stanowiska. Oczywiście nikt na posiedzeniu biura nie zażądał podania jakichkolwiek dowodów, czy choćby sprawdzenia tych informacji. Wszyscy decyzje przyjęli w milczeniu. Jak zwykle. I jak pan w poprzednich latach. Zambrowski został wyznaczony do przekazania mi tej wiadomości. Roman niczego nie tłumaczył. Powiedział tylko, znasz tego furiata. Kazał cię zapytać, co chcesz robić, jakie chcesz dostać stanowisko. Nie wyższe jednak niż dyrektora departamentu. Powiedziałem, Roman, jedno możesz dla mnie zrobić jako mój dawny przyjaciel w charakterze łaski. Przestańcie się interesować moją osobą. Sam znajdę sobie pracę, będę coś robił albo nic nie będę robił, tylko na miły Bóg przestańcie się więcej mną interesować. Roman, nie słuchając mnie, zaproponował mi wtedy stanowisko dyrektora Departamentu Opieki Społecznej w Ministerstwie Zdrowia. Wiesz, rzekł, tam można pomóc ludziom w biedzie. Roman, powiedziałem dobitnie, odpierdolcie się ode mnie. Nie chcę was znać. Proszę cię, przestań się mną interesować. Myślałem, że ten cel osiągnąłem, ale tak mi się tylko zdawało, bo mnie jednak dopadli, musieli dopaść. Odszedłem z papu, profesor Gisztor zaproponował mi przyjście do panu i zajęcie się historią, a mój stary przyjaciel Bromberg, bym poszedł na naczelnego redaktora PWN-u. Na naczelnego odmówiłem, więc zaproponowałbym został redaktorem Encyklopedii Powszechnej. Przyjąłem. Jaka rewolucja! Tacy encyklopedyści! Opowiadał pan w warszawskich kawiarniach. A co nie? Stanowisko wymagało zatwierdzenia. Oczywiście, jak każde, ale ja od razu ostrzegłem Bromberga, że nigdzie nie pójdę, nikogo nie będę prosić. Tyś wystąpił z inicjatywą, to załatwiaj. Bromberg zadzwonił do Zambrowskiego z zapytaniem, czy KC aprobuje. Zambrowski oświadczył, że stanowisko nie podlega nomenklaturze KC i ze swej strony zrobi tyle, iż nikogo nie zapytał o pozwolenie. Dzięki Zambrowskiemu, więc i Brombergowi, miałem kilka lat spokoju. Do czasu, kiedy Gomułka nie zaczął się szykować do następnego skoku i nie wezbrała fala moczaryzmu. A kiedy dokładnie powstała grupa moczarowska? Po kombatanckich spotkaniach na Kielecczyźnie w początkach lat 60. Daty nie da się określić, a spotkania kombatanckie były imprezami towarzyszącymi powstawaniu grupy. Były jednym z chwytów moczara, nieźle zresztą pomyślanym. Urządzał ogniska z pieczonymi kartoflami i kiełbasą na patyku. Zapraszał AL-owców, AK-owców, żeby pokazać, ot my, starzy kombatanci, kumajmy się, razem wędrowaliśmy po lasach, a teraz jesteśmy tutaj przy ognisku, stańmy się jedną sitwą. Nie wszyscy AK-owcy dali się na szczęście na to nabrać. Część została na uboczu, ale spora grupa niekiedy z politycznej głupoty wyraźnie się przyłączyła. Na jednym z takich kombatanckich spotkań był Jan Józef Lipski. Parę miesięcy wcześniej zrobiono u niego rewizję. Zabrano mu trochę książek, między innymi maszynopis jego książki o Paksie. Jan Józef wykombinował, że warto na to ognisko się wybrać, bo może uda mu się wycyganić od moczara swojej książki. W pewnym momencie, kiedy już było całkiem fajnie, wszyscy mieli w czubie pełne braterstwo zapanowało, Jan Józef poprosił moczara o zwrot swoich rzeczy. Moczar odpowiedział mu oczywiście, że nic o nich nie wie i z jego sprawą nie ma nic wspólnego. W ten sposób Jan Józef stracił dziewictwo. Nie wszyscy wprawdzie nadają temu większe znaczenie, ale Jan Józef tak. W ten jednak sposób kończą się wszystkie przygody dziewic, które myślą, że przechytrzą gwałciciela. Powstanie grupy moczarowskiej jest moim zdaniem związane z nowym okresem reżimu Gomułki. Pod koniec lat 50. czy na początku 60. nastąpił bowiem proces formowania się tendencji opozycyjnych, czy raczej nastrojów opozycyjnych, wynikłych z rozczarowania rządami Gomułki. Jasne już wtedy było, że nie ma on zamiaru spełnić obietnic złożonych w październiku i ideologia reform, demokratyzacji, udziału społeczeństwa we władzy zupełnie mu nie odpowiada. Bo nie chciał czy nie mógł? Nie chciał oczywiście, że nie chciał, bo przecież słowo demokracja nie mieści się w ideologii komunistycznej, a Gomułka był dobrym, starym komunistą. Nie chcę go demonizować, ale jestem przekonany, że to właśnie Gomułka był inspiratorem poczynań, które doprowadziły Polskę do nieszczęść. Gomułki nigdy nie lubiłem, więc trudno mi go sądzić całkiem obiektywnie, choć moja ocena nie płynie z niechęci, proszę mi wierzyć. Nie płynie też z jakichś osobistych animozji, choć to dla mnie typ antypatyczny, odstręczający, ale nie cyniczny. Gomułka był człowiekiem, który pasjonował się polityką.
przejmował własną działalnością i zdolny był dla realizacji swojej koncepcji świata, swojej koncepcji rządzenia na pewno wiele poświęcić. Nie był człowiekiem, który z łatwością przehandlowywał własne przekonania, ale nisko stawiał innych ludzi, łamał ludzi. Szalenie wąsko pojmował świat, stosunki międzyludzkie i społeczne. Pod tym względem był bardzo prymitywny, choć uparty. Dobry taktyk, rozgrywający partie polityczne w sposób zdecydowany, jednocześnie cierpliwy, wyczekujący stosownego momentu, by wystąpić z własną koncepcją lub uderzyć. Taki przykład, bardzo dla Gomułki charakterystyczny. W 1965 roku przeprowadzono wśród studentów ankietę, stawiając im pytanie: wymień postać, którą warto naśladować i która cię fascynuje. Wyniki ogłoszono w Życiu Literackim. W odpowiedziach nie było ani jednego nazwiska działacza komunistycznego, ani z przeszłości, ani ze współczesności. Wybuchła awantura. Gomułka wezwał profesora Szafa i powiedział mu: po diabła wy w ogóle robicie te ankiety, czego wy chcecie się z nich dowiedzieć? Że młodzież jest przeciwko nam? To my i tak wiemy i nie ma po co się o to jej pytać. Taki był Gomułka. Był człowiekiem z pewnością uczciwym, ale dysponował tylko jedną koncepcją polityczną i potrafił kroczyć tylko jedną drogą. Ta droga i koncepcja zaś była absolutnie doktrynersko-komunistyczna i dla przeciętnego Polaka oznaczały zaprzeczenie interesów Polski i narodu. Gomułka nie dopuszczał do siebie myśli, że można stworzyć system inny niż ten, który znał i który był dla niego wzorem. System radziecki. Cały okres panowania Gomułki na to wskazuje. Jego ewolucja od zdobycia władzy do upadku to ewolucja kierunku od opozycyjnego w stosunku do tego, co nazywamy okresem stalinowskim. Ustawa z dnia 31 lipca, etc. Czy także z ich inspiracji? W każdej sytuacji trudno to jednoznacznie określić. Następuje bowiem sprzężenie zwrotne elementów nacisku ze strony Moskwy i elementów wstecznych istniejących wewnątrz kraju. Proces ten przebiega w obydwu kierunkach, w różnych tylko sytuacjach, występując z mniejszym lub większym natężeniem. Z podobnym przecież zjawiskiem mamy do czynienia i teraz. Z jednej strony szły i idą naciski Moskwy, z drugiej zaktywizowała się wystarczająco liczna w Polsce grupa przeciwna demokracji, reformom, reagująca wrogością na wzrost nastrojów wolnościowych. Są to zbiurokratyzowane aparaty partyjny, bezpieczniacki i wojskowy, które spotkały się z przychylnością i gotowością współpracy z najbardziej wstecznymi elementami ideologicznymi Polski przedwrześniowej, endekoidalnymi czy mocarstwowymi. To nie przypadek, że starzy endecy spotykają się w takich momentach ze starymi komunistami. Podobny przypadek nastąpił w Polsce na początku lat 60. Na Gomułce zawiodły się spore grupy inteligenckie, zwłaszcza wybitni intelektualiści, którzy gorąco popierali go w pierwszym okresie i czuli się z nim głęboko związani, oraz część młodzieży świadoma pogłębiających się trudności gospodarczych lub zaniepokojona rozprawianiem się z tak zwanymi rewizjonistami, przeważnie ludźmi posiadającymi ogromny autorytet, jak na przykład Leszek Kołakowski. Powstała więc sytuacja, w której arsenał środków ideologicznych i politycznych Gomułki zaczął się wyczerpywać i zaistniała pilna potrzeba, zwłaszcza w związku z komplikującą się sytuacją gospodarczą, a więc i społeczną, wsparcia nadwątlonej ideologii nowymi elementami, nadającymi polityce Gomułki pewną ofensywność. W takich okolicznościach uformował się nurt moczaryzmu, który z jednej strony otworzył nowy okres reżimu Gomułki, okres o charakterze represyjnym, z drugiej zaś wprowadził do życia politycznego momenty dotychczas w historii PRL niewykorzystane, typu nacjonalistycznego, a właściwie mówiąc konkretnie antysemicko-zbowidowsko-faszystowskie. Mocna władza, silne państwo, które nie ogląda się na społeczeństwo, ale potrafi sobie z nim poradzić, i armia, zbrojne ramię już nie partii, ale i narodu. Oczywiście, jak zawsze u komunistów, cała ta nowa ideologia tworzona była z kłamstw, różnych przeinaczeń, rozdymania jakichś faktów, a wszystko po to, by powiedzieć: myśmy prowadzili walkę o Polskę niepodległą, wolną, sprawiedliwą. Wprawdzie nie sami, bo był jeszcze partner, którego postanowiliśmy uznać. AK, delegatura londyńska, rząd londyński, państwo podziemne. Między nami istniały różnice, ale zapomnijmy o nich. Łączmy się w jedną organizację, w jedną ideologię kombatancką. My wszyscy razem, znaczy ja, Moczar i Radosław Mazurkiewicz, stworzono wielki zbowit. Uruchomiono całą propagandową machinę, dano masy pieniędzy, by z jednej strony naprawić krzywdy żołnierzom Armii Krajowej,
z drugiej ich kokietować i przekupywać. A dotychczas używał pan słowa wynająć, proszę pana. O, dobrze, szybko się pani uczy. Jasne, że wynająć. Zdrajców się nie kupuje, bo nigdy ich nie można być pewnym do końca. Zdrajców się wynajmuje. W ten sposób powstała dość szeroka grupa ludzi. Kierunek zbowidowski formował się co najmniej pod protektoratem Gomułki, jeśli w ogóle nie był przez niego inspirowany. Moczar bowiem należał do jego bliskich współpracowników, nie tylko w okresie okupacji, ale i po wojnie. Wprawdzie potem go zdradził, ale przecież nie on jeden. Gomułka znacznie przyczynił się do powstania mitu Moczara, morowego chłopa partyzanta. Kiedyś o nim rozmawiał z Gomułką Rakowski. Miecio jak to miecio, nie wiedział, czy trzymać z Moczarem, czy nie trzymać z Moczarem. Zawsze chciał udawać liberała, człowieka o europejskich szerokich poglądach i nie bardzo mu ten Moczar pasował ze swoim czarnosecinstwem. A tu znaczenie Moczara rosło. Co rok stawał się większy, ważniejszy. Miecio postanowił zapytać Gomułki, co ma robić. Gomułka mu powiedział: tu się starają robić różnice między mną a Moczarem. Starają się wbić klin między mnie a Moczara. Ale to im się nie uda, bo my jesteśmy jedność. I dwa palce dwóch rąk złączył i pokazał Rakowskiemu, jaką to są jednością. Miecio to potem szeroko rozpowiadał. A nie bał się Gomułka, że Moczar go zdominuje? Jeżeli się w którymś momencie ocknął, choć wątpię, było za późno. Moczar był Gomułce potrzebny. Przecież Gomułka po rozpędzeniu rewizjonistów, mówiąc umownie, rozszerzał właśnie pole swego ataku. Niech sobie pani przypomni atak na kościół w związku z listem episkopatu do biskupów niemieckich. Jest to niedoceniany, ale jeden z najważniejszych, przełomowych momentów panowania Gomułki, bo w tamtych warunkach atak na kościół oznaczał atak na społeczeństwo, najszerzej pojęte społeczeństwo. Nie okazał się skuteczny, czego dowody widać choćby dzisiaj, ale wprowadził pewne zamieszanie. Potem było milenium, 1966 rok. Na ulicę wyszła milicja, dużo milicji. Wówczas zresztą zaczęła się moja droga do kościoła, bo ja jestem niewierzącym, najgorętszym sojusznikiem kościoła. Wtedy w pełni uświadomiłem sobie ogromnie pozytywną rolę, jaką kościół odgrywa w naszym życiu. Chodziłem z żoną na różne imprezy związane z milenium w Warszawie. Ingres biskupów u świętej Anny, przejście do katedry, 100 000 ludzi. Do katedry już się nie dostaliśmy, utknęliśmy na placu zamkowym. Plac zamkowy był otoczony milicją, golędziniakami. Zmobilizowano też ORMO. W pewnym momencie zostawiłem Dankę na placu i postanowiłem przejść się dookoła Starówki. Przy Świętojańskiej stały szeregi ormowców, za nimi milicja. Jeden z komendantów zwrócił się do mnie: towarzyszu Staszewski, nie przejdziecie. Dlaczego? Zapytałem naiwnie. Bo was nie przepuszczę, padła odpowiedź. Na Brzozowej stało z 500 milicjantów w hełmach i z bronią. Skończyło się nabożeństwo w katedrze. Cudem przecisnęliśmy się z Danką do Świętojańskiej. Stało tam ze 100 aktywistów partyjnych. Biskupi wychodzą z katedry, wychodzi biskup Modzelewski. Zaczynają padać okrzyki. Baranie, ty baranie! Wychodzi prymas Wyszyński. Jakaś koszmarna baba, której widocznie wszystko się już pomyliło, woła: ty pachołku bolszewicki! Tak to zostało wyreżyserowane i zorganizowane. A co się działo z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, który wędrował po kościołach całej Polski? Milicja za nim się uganiała, mobilizowano aktyw partyjny, używano przemocy. W którymś momencie obraz nawet zaaresztowano. W całej Polsce usiłowano przeszkodzić obchodom milenium. Wszędzie poza Podhalem, bo Podhala obawiano się ruszać. Kampania prowadzona wtedy przeciw Kościołowi była tak silna jak teraz przeciw Solidarności. I wcześniej przeciw Armii Krajowej. No to dużo wcześniej. Różnica jest tylko taka, że pierwszą pan współorganizował, w drugiej uczestniczył jako widz, a w trzeciej jest niepokojony. Bo partia, proszę pani, zawsze musi mieć wroga, który konsoliduje jej szeregi. Jeśli zostanie zgnieciony wróg zewnętrzny, znajduje go u siebie. Jak znalazła odchyleńców prawicowo-nacjonalistycznych czy rewizjonistów. Ale wrogów musi mieć zawsze. W 1968 roku wrogiem okazała się młodzież studencka. Wtedy poznałam pana nazwisko. Pana i Zambrowskiego. W piątek 8 marca był wiec na uniwersytecie. Jeszcze o istnieniu pana nie wiedziałam. A w poniedziałek 11 marca w Trybunie Ludu przeczytałam, że krzyczałam na wiecu Staszewski i Zambrowski do władzy. Nikt z moich kolegów nie znał pana nazwiska. Najpierw rozpętano nagonkę przeciwko zespołowi redagującemu Wielką Encyklopedię Powszechną PWN-u, gdzie pracowało kilku rewizjonistów i Żydów. Byłych prominentów. Można tak powiedzieć. W PWN-ie pracował Tadeusz Zabłudowski.
poprzednio redaktor Głosu Ludu i główny cenzor Jerzy Baumritter, niegdyś zastępca redaktora naczelnego Trybuny Ludu. Paweł Hoffman, redaktor naczelny Nowej Kultury, kierownik Wydziału Kultury KC, który w 1956 roku wydrukował poemat dla dorosłych Warzyka. Encyklopedia więc była dobrym obiektem do ataku, a pretekstem było m.in. hasło z 8 tomu Obozy koncentracyjne, w którym napisano, że w czasie okupacji były obozy pracy i zagłady, co odpowiadało ściśle rzeczywistości, i dalej, że w Oświęcimiu zginęło ileś tam Żydów, Polaków, Rosjan i Cyganów, a we wszystkich obozach zagłady prawie 4 miliony Żydów. Wymienienie ilości poległych Żydów stało się dla grupy Moczarowskiej niemal wyzwaniem rzuconym pod adresem narodu polskiego i pretekstem do rozpętania wściekłej nagonki antysemickiej. Pikanterii sprawie dodawało to, że hasło podpisał do druku członek Rady Naukowej Encyklopedii, historyk z zawodu niejaki Henryk Jabłoński, wtedy minister oświaty. Kiedy rozpętała się ta cała awantura, wybrałem się do niego. Ty, Heniu, jesteś prezesem komisji historycznej z Bowidu, która rozpętała tę wściekłą nagonkę. Czy mam ci coś przypomnieć? Ja nie biorę w niej udziału, odpowiedział. Bierzesz, chociażby jako prezes komisji historycznej. Czy mam ci coś przypomnieć, Heniu? Co mianowicie? Zapytał. Że to ty podpisałeś do druku to hasło. Henio Jabłoński zbladł, zmieszał się, zaczęły mu oczka latać. Nie miał nic do powiedzenia i rozmowa się skończyła. Na Jabłońskiego jeszcze przyjdzie kolej, na każdego przychodzi. Wtedy był potrzebny Staszewski, Żyd, rewizjonista, bardzo nielubiany, który na dodatek miał kontakt z Michnikiem, Modzelewskim i Kuroniem. Zambrowski też, bo jego syn związany był z opozycyjnym ruchem młodej inteligencji. Połączenie tych dwóch nazwisk to była sama przyjemność. Dwaj byli członkowie partii, którzy odegrali w przeszłości jakąś rolę i przestali popierać politykę Gomułki, odmówili mu posłuszeństwa. Ja wcześniej, Zambrowski dopiero w 1964 roku, kiedy na plenum skrytykował gospodarczą politykę Gomułki. Ja zresztą od początku nie ukrywałem swego stosunku do Moczara i jego faszyzująco-obskuranckiego kierunku, co dodatkowo wzbudzało niechęć i nienawiść całej tej grupy. A czy zagrażał pan komuś? Ja? No oczywiście, że nie. Ja byłem już załatwiony wcześniej. Gomułce przecież nie chodziło też o tych kilku Żydów, którzy nie odgrywali żadnej roli w życiu politycznym i nie mogli odegrać. Dawno byli odsunięci. Nie chodziło mu też o tych kilku członków kierownictwa, którzy w wyniku antysemickiej hecy odeszli sami. Nie musiał się przecież w ten sposób pozbywać Ochaba czy Rafackiego. Ochabowi wystarczyło powiedzieć: towarzyszu Ochab, przesuwamy was na inne stanowisko. Albo: towarzyszu Ochab, podajcie się do dymisji. I Ochab, jak zwykle zdyscyplinowany, zrobiłby to. Gomułce chodziło o załatwienie kilku rzeczy. Po pierwsze, należało umocnić represyjny reżim, by stał się jeszcze bardziej represyjny i działał odstraszająco na wszelkie objawy niezadowolenia. Po drugie, pozyskać najciemniejsze elementy ONR-owskie, endeckie. Sporo ich było w Zbowidzie, które potencjalnie mogłyby w przyszłości szerzyć nastroje opozycyjne. Gomułka postanowił zawrzeć z nimi sojusz. Przewidział prawidłowo. Elementy te nie stawiały oporu w przyjęciu jego oferty, tym bardziej, że zyskiwały na przywilejach, autorytecie społecznym. Po trzecie, należało znaleźć jakieś wytłumaczenie dla pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Ludzie upatrywali przyczynę w Związku Radzieckim. Cóż więc było wygodniejszego niż podsunąć im Żydów? Istniała zresztą w tym względzie bogata tradycja. Jak coś źle, Żydzi winni. Antysemityzm zawsze służył jako zasłona dla brudnych celów, odwracająca uwagę elementów nieuświadomionych, niezorientowanych od istotnych i prawdziwych przyczyn trudności. Na tym zresztą polegał brak rozwagi Gomułki i Moczara, że wygnali z Polski resztki Żydów. I teraz nie ma na kogo zwalić winy. Jakby to dobrze brzmiało: solidarność opanowana przez Żydów. A tak zostali tylko ekstremiści. Ale to już nie to, naprawdę nie to. Ochab twierdzi, że chodziło o pozyskanie nowych stanowisk dla ludzi z bezpieczeństwa. Przy okazji, tylko przy okazji. Najpierw chodziło o wyrzucenie ze stanowisk wszystkich ludzi znanych z liberalizmu czy kontaktujących się ze środowiskami opozycyjnymi. Rozpędzano więc kadrę naukową Wydziału Socjologii, Filozofii, Ekonomii Politycznej na Uniwersytecie, powołując w ich miejsce marcowych docentów, ale ci marcowi docenci byli potrzebni tylko do wypełnienia pustych miejsc. Wyrzucano zresztą nie samych Żydów, Polaków także. Mówiło się, że wystąpienia studentów inspirowali niektórzy członkowie biura politycznego. Nie ma w tym ani jednego słowa prawdy, kolejny wymysł. Nie wiem, czy idący bezpośrednio od Gomułki, czy bezpośrednio z UB. Nie było nie tylko inspiracji, ale wszystko, co się działo wtedy z młodzieżą, wywoływało w każdym członku biura totalny sprzeciw. Nie znam żadnego, który by w jakimś stopniu nie tylko współpracował czy współdziałał z młodzieżą,
ale z nią chociażby sympatyzował, z Ochabem włącznie. Kiedy aresztowano Adasia Michnika, Jacka Kuronia i innych korowców w 1977 czy w 1978 roku, bardzo chciałem zobaczyć się z Ochabem. Sądziłem, że jeżeli nawet politycznie ich nie popiera, jednak jakoś zareaguje na ich aresztowanie. Powie, nie tędy droga, nie metodami prześladowań. Rozmawiałem z nim parę godzin i Ochab nie tylko odmówił swego podpisu na petycji i nie wyraził zachęty, by podpisywali inni, ale wręcz powiedział, ja mam swoje anse z kierownictwem, krytykuję ich politykę, ale nie będę występował przeciw partii w takim towarzystwie. W 1968 roku jego stanowisko było podobne. Oczywiście był przeciwny antysemickiej hecy, szowinistycznej, brudnej kampanii, bezpieczniackim metodom, ale młodzieży nigdy w żaden sposób nie poparł. Inni także nie, ani Morawski, ani Albrecht, którzy uchodzili za liberałów. Co było tylko? Wiele dzieci byłych czy aktualnych prominentów zaangażowało się w ruch opozycyjny, co nie było przypadkiem, ale w tym sensie, że wiedzę o świecie, polityce czerpali także z domu. Mieli do niej łatwiejszy dostęp niż inni. Z pewnością byli przez to bardziej rozbudzeni intelektualnie, może bardziej inteligentni. Dziś można powiedzieć, obserwując ich dalszy rozwój, że była to czołówka intelektualna młodzieży, której nie powstydziłby się żaden z ośrodków uniwersyteckich. Ich udział w ruchu opozycyjnym został oczywiście nadmiernie rozdmuchany ze względów taktycznych, co nie zmienia mojej oceny, że wyrósł z opozycyjnej postawy społeczeństwa, co wyraziło się 2 lata później. Pan się z nimi spotykał? Widywałem ich, to jest odpowiednie słowo, przeważnie w kawiarence piwu i mówiłem im, że powinni robić zebrania, występować z memoriałami, stworzyć mocną bazę wśród studentów, dotrzeć do młodzieży robotniczej, to mówiłem. Wychodzenia zaś na ulicę nie popierałem. Wasze wystąpienie, powtarzałem, zostanie wykorzystane, żeby was zniszczyć. A oni pana nie słuchali. Do nich nie trafiały żadne argumenty. Ja mówiłem, Leszek Kołakowski mówił, jeszcze parę osób. Ale oni mieli inną percepcję rzeczywistości, inne doświadczenia, czyli brak doświadczeń. I uważali, że jak wyjdą na ulicę, to społeczeństwo stanie za nimi, bo oni mają rację. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że można mieć rację i przegrać, że racja nie gwarantuje wygranej. Kilkanaście osób skazano na więzienie, dziesiątki relegowano z uczelni, setki zabrano do wojska, tysiące zmuszono do emigracji. A panu? Mnie? Nic. Mnie tylko opluskwiono w gazetach. Nawet nie przesłuchiwano. Nie, mnie można było aresztować, a nie przesłuchiwać. Przesłuchiwano mnie zresztą tylko raz w rok później, po aresztowaniu Adama Bromberga, dyrektora PWN-u. Chciano mu wytoczyć proces o jakieś nadużycia. Była wtedy moda na wytaczanie procesów pod pretekstem nadużyć czy niegospodarności różnym dyrektorom Żydom. Brombergowi zarzucono, że wydawał niepotrzebnie pieniądze na jakieś wydawnictwa. Bzdury. Wezwano mnie do komendy głównej MO na przesłuchanie w charakterze świadka. Nie okazało się ono korzystne dla przesłuchujących. Zapytano, co myślę o Brombergu. Powiedziałem, że uważam go za najlepszego edytora polskiego. Polska nie miała dotąd wydawcy o takim talencie organizacyjnym i takim rozmachu. Jest to człowiek, dodałem, o nieposzlakowanej uczciwości. No to co było z tą encyklopedią o Polsce? Zapytano, która miała zostać wydana w paru obcych językach, a w której pan miał być redaktorem rosyjskiego wydania. Mówię, mimo zaawansowanych prac do wydania jej nie doszło, ponieważ Rosjanie wycofali się z umowy, bojąc się, że otrzymają nie to, czego oczekują. Wtedy zapytano mnie o kwalifikacje członków Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej Encyklopedii. Przecie czytaliście, panowie, mówię, nazwiska profesorów, docentów, doktorów, członków, pan. Takich usłyszałem, to my mamy kupę w przechowalni na dole. Na dole Komendy Głównej, jak pani chyba wie, jest areszt. A jakie pan, zapytał mnie szef biura śledczego, pułkownik, ma kwalifikacje, żeby być redaktorem rosyjskiego wydania? Wyjaśniłem. Mam ukończone studia w ZSRR, mieszkałem tam wiele lat, byłem wykładowcą. Wykładowcą? Zainteresowało ich to. Gdzie wykładowcą? Ja wykładałem, powiedziałem, w Międzynarodowej Wyższej Szkole Społeczno-Politycznej w Moskwie. Była to uczelnia Kominternu, międzynarodówki robotniczej, a studiowali w niej, między innymi, Bierut i Gomułka. Zaległa cisza, trwała kilka minut. Nie wytrzymałem i powiedziałem, założę się, że wiem, o czym pan teraz myśli. No o czym? Zapytał pułkownik. Pan myśli o tym, jak zniszczyć ten protokół. Obok przy stoliku siedział bowiem kapitan i wszystko notował. Pułkownik popatrzył na mnie i zdecydował, kapitanie, dajcie mi to. Kapitan mu podał, on podarł ostatnią stronę, wrzucił do kosza i wyszedł. Po godzinie, kiedy nie wrócił, powiedziałem kapitanowi, że muszę iść na obiad, bo już 14:30.
Kapitan zakręcił się i wyszedł. Przyprowadził prokuratora. Chce mnie przesłuchiwać. Nie zgadzam się. Ustalamy, że podpiszę protokół, ale razem z ostatnią stroną. Dyktuję ją kapitanowi i wychodzę. Więcej mnie nie wzywali. Do 1982 roku. Zgadza się. W ostatnim roku miałem dwie bardzo szczegółowe rewizje i kilka wezwań na Rakowiecką. Och, głośno o nich w warszawskich kawiarniach. Bo po każdym opowiada pan, jakich celnych odpowiedzi udzielił. Jak zapędził pan w kozi róg przesłuchujących. Jak się pan z nich ponaigrywał. I po roku spotkań wciąż zadaje sobie pytanie. Kim pan właściwie jest? 1982 rok.